Dobry wieczór, witam z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. To siedziba Fundacji Nikolaus Kopernikus. Dzisiaj wyjątkowy wieczór. Wieczór z gwiazdą Solaris i planetą Pirks. Dzisiaj też wyjątkowy wieczór, dlatego że jesteśmy na kanale Astronarium. Witam wszystkich subskrybentów i tych wszystkich, którzy dzisiaj są z nami na kanale Astronarium. Witam też wszystkich, którzy oglądają nas przez Facebooka Obserwatorium Astronomicznego, przez Facebooka Fundacji Nikolaus Kopernikus, przez nasz kanał YouTube'owy Nikolaus Kopernikus Obserwatory, ale także witam tych wszystkich, którzy udostępniają naszą relację dzisiejszą z dzisiejszego wieczoru. Witam też tych wszystkich, którzy oglądają nas na kanałach YouTube'owych i Facebookowych portalu Dla Was Info. Witam wraz z profesorem Maciejem Mikołajewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie w tę piękną, chłodną, mazurską noc. No jesteśmy w Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach. Dzisiaj piękna pogoda. My dwa razy przekładaliśmy nasze spotkanie po to, żebyśmy mogli na żywo pokazać Wam planetę Solaris. Dlaczego ona jest tak ważna? To dzisiaj podczas całego naszego wieczoru opowiemy. Natomiast w międzyczasie, zanim nastawimy te nasze teleskopy, które są za nami, tutaj przygotowane już do tego, żeby poszukać gwiazdy Solaris, planety Pirks raczej nie zobaczymy, no chyba, że Macieju, spróbujemy, to próbujemy czy nie, no będzie ciężko. Oczyma wyobraźni możemy zobaczyć nie tylko planetę, ale i szereg księżyców wokół tej planety. No właśnie, wyobraźnia jest potrzebna do tego, żebyśmy wspólnie mogli sobie obejrzeć Solaris i wyobrazić sobie planetę Pirks, która obiega bardzo blisko tę gwiazdę. Ona obiega Solarisa między, tak gdybyśmy przenieśli układ Solarisa i Pirksa do naszego układu planetarnego, to ona jest planetą, która by znalazła się między orbitą Wenus a Ziemi. Wydaje mi się, że bliżej orbity Wenus niż Ziemi. Z tego co... Ale 269 dni dokładnie obiega Solarisa. Tak, tylko najważniejsze i takie podniecające jest w tej planecie to, że krąży ona w tak zwanej ekosferze, czyli takiej strefie dogodnej do zamieszkania, strefie, w której woda może występować w trzech różnych stanach skupienia. Sama planeta jest gazowym olbrzymem, gdybyśmy na niej chcieli postawić stopę, no to po prostu utonęlibyśmy w tym gazie, ale wokół niej oczyma wyobraźni widzimy, że krążą księżyce, takie jak księżyce Jowisza, galileuszowe wokół Jowisza. No i na tych księżycach, w takiej odległości od macierzystej gwiazdy, zasilanych dodatkowo siłami pływowymi od tej ogromnej planety, no mogą się dziać cuda. Ja sobie wyobrażam, że stamtąd w tej chwili też odbywa się podobna transmisja dla mieszkańców tych wszystkich czterech księżyców. Tak, i wtedy właśnie mówią o Ziemi. Mówią o Truszczynach, o kanale Astronarium. No tak, no bo o czym innym mówić? To jest najważniejsze wydarzenie we wszechświecie dzisiaj. To, co dzieje się na orbicie wokół Pirksa i to, co się dzieje na orbicie wokół Słońca. Na orbicie wokół Solaris. Na orbicie na Księżycu, na orbicie wokół Pirksa, który jest na orbicie wokół Solaris. Dokładnie, okej. Okay. Dzisiejszy wieczór to zarówno połączenie z odkrywcą planety Pirks, profesorem Andrzejem Niedzielskim. Andrzej Niedzielski już czeka w tej chwili, bo widzę, mam tutaj podgląd na jednym z tych moich czterech monitorów, które są dookoła rozstawione. Widzę, że już jest z nami połączony. Ja za chwilę pójdę do naszego takiego niewielkiego studia w naszej sali konferencyjnej i tam połączę się z Andrzejem, a profesor Maciej Mikołajewski wróci do tego, co najbardziej lubi, czyli do oglądania nieba, do ustawiania tego sprzętu, po to, żebyśmy już po spotkaniu z panem profesorem Niedzielskim mogli przez nasze teleskopy spojrzeć na Solarisa. No ja nie wiem, czy ja będę umiał ustawić te teleskopy, bo ja jestem przyzwyczajony do teleskopów, których się włącza jeden klawisz, na nim jest napisane rektascencja, na drugim jest napisane deklinacja i sam teleskop zmierza tam, gdzie trzeba. Te teleskopy też to mają, panie profesorze, ale no tak. My jako znawcy nieba znajdziemy gwiazdę Solaris ręcznie. Ja to już próbowałem kilka dni temu i okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne, dlatego że Solaris to gwiazda, która ma niespełna 10 magnitudo, więc bez problemu ją znajdziemy przez nawet niewielkie lunety i przez niewielkie teleskopy. Gołym okiem niestety jej nie zobaczymy, ale już niewielki teleskop o średnicy około 10 cm, czy niewielka luneta o takiej średnicy wystarczy,
żebyśmy mogli zobaczyć tę gwiazdę. Niestety przez nawet największe teleskopy nie zobaczymy tej planety, ale o tym, w jaki sposób odkrywa się takie niewidoczne właśnie planety, opowie Andrzej Niedzielski, z którym połączymy się już za kilka chwil. No mogę jeszcze dodać, że o tym, jak się odkrywa takie planety, jest co najmniej kilka odcinków Astronarium. To szczególnie polecam tym widzom, którzy nas oglądają na kanale Astronarium. To jest pierwsza taka transmisja z tego typu wydarzeń. Tego typu wydarzeń tu w Truszczynach było tego lata bardzo wiele. Na szczęście było cieplej. Także te wydarzenia są tak interesujące, że postanowiliśmy również pokazać je dla naszych widzów na kanale Astronarium. To jeżeli ja mogę, w takim razie to dziękuję panie profesorze, bo pan profesor Maciej Mikołajski był tutaj na kilku z naszych wydarzeń, między innymi na Nocy Perseidów. Jeżeli chcielibyście sięgnąć do tej Nocy Perseidów, to zapraszamy zarówno na nasz kanał na Facebooku i na nasz profil na Facebooku Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach i Fundacji Nikolaus Kopernikus, ale również na nasz kanał na YouTubie. To nie jest oczywiście konkurencja między Astronarium a naszym kanałem, więc jeżeli chcecie obejrzeć to, co się działo u nas podczas Nocy Perseidów i przelot niesamowitego bolidu. 22.34, 13 sierpnia, bolid o jasności... 12 sierpnia. Ale 12 sierpnia. A może tak. 12 sierpnia, panie 22.34, nad Truszczynami przeleciał bolid o jasności, no prawie jak księżyc. Był niesamowity i my to wszystko na żywo... Spadł tu niedaleko, za lasem. Pan profesor do tej pory biega z wiaderkiem, ale na razie nie znaleźliśmy tego upadku, tego, co pozostało po przelocie tego bolidu. Ślad utrzymywał się prawie minutę po przelocie tego bolidu. Dźwięku niestety chyba nie słyszeliśmy, albo on był tak zagłuszony przez nasze okrzyki zachwytu nad przelotem tego bolidu. Jeżeli chcecie... Zapomnieliśmy o tym, że czasem trzeba kilka minut poczekać, bo to jest jednak ogromna odległość od tego bolidu, gdzie on eksploduje w atmosferze, a dźwięk porusza się jednak bardzo opieszale w porównaniu do światła w powietrzu. To dźwięk jest rzeczywiście bardzo wolny. Jeżeli on był daleko, to ten dźwięk mógł się rozproszyć. On był daleko. Po kilku minutach powinien dotrzeć do nas. Tak, albo się całkowicie rozproszyć w atmosferze i być już takim dźwiękiem, którego natężenie jest... Ja raczej przypuszczam, że on był tak jasny. Ja już raz widziałem podobne jasności i po dwóch minutach przyszedł grzmot, także podejrzewam, że myśmy go rzeczywiście zagłuszyli tutaj naszymi wrzaskami. A nas było tylko pięciu tutaj, tak. Więc aż się dziwię, że my aż tak głośno krzyczeliśmy tutaj w Truszczynach. Jeżeli chcecie zobaczyć przelot tego bolidu, zapraszam na nasz kanał, też na YouTubie, to jest kanał Nikolaus Kopernikus Obserwatory i tam znajdziecie właśnie przelot między innymi właśnie tego bolidu, ale też prawie całą relację z naszego wieczoru Perseidów i z naszej Nocy Perseidów. Ale to było prawie miesiąc temu, dzisiaj jest wrzesień. Dzisiaj gwiazda Solaris w gwiazdozbiorze Pegaza już jest dość wysoko. Jak ją można odnaleźć? Pomaga nam jak zwykle w realizacji Filip Ogorzelski. Filip, który jest we Wrocławiu, który realizuje nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Tobie, Filipie, za to, że przez te kilka miesięcy podczas tego lockdowna, a potem wtedy, kiedy już zaczęła się sytuacja troszeczkę rozluźniać, ale my podjęliśmy decyzję, że nie wychodzimy z internetu, że pokazujemy w internecie to, co jest najciekawsze na niebie, że jesteś z nami i że nam pomagasz przynajmniej w takich technicznych sprawach, ale również bardzo merytorycznych, bo Filip tutaj mi na słuchawkę od czasu do czasu różne rzeczy podpowiada. Maciej nie słyszy, prawda? I dlatego mogę popełniać jakieś gafy albo błędy. Na przykład tego, jaki jest okres orbitalny Pirksa, nie wiedziałem, nie pamiętałem. 269 dni, czyli no troszeczkę... Porównywalny z Wenus. Trochę, kilka dni dłużej niż Wenus. Filipie, to pokażmy, jak możemy odnaleźć, zanim połączymy się z profesorem Andrzejem Niedzielskim, ja myślę, że pokażmy raczej ten drugi slajd, gdzie mamy delfina. Właśnie, widzimy tutaj gwiazdozbiór delfina. Wszyscy pasjonaci nieba będą pewnie rozpoznają kształt tego czworoboku plus ogon, który idzie na dole, te cztery najjaśniejsze gwiazdy w prawym górnym rogu i później schodzące w dół te gwiazdy. I jak widzicie, lekko na południowy wschód
wschód od Delfina, między Delfinem a gromadą kulistą M15. To jest taka bardzo jedna z najjaśniejszych, troszeczkę słabsza niż M13, niż ta gromada w Herkulesie, to jest gromada właśnie w Pegazie, dokładnie w połowie drogi między tymi gwiazdami Delfina a M15 znajdziemy gwiazdę Solaris i dzisiaj będziemy Solaris szukać. Solaris, panie profesorze, to gwiazda związana z twórczością Stanisława Lema. Może nim przejdziemy do Lema, może warto przypomnieć, że dlaczego ona jest taka niezwykła dla nas, dla Polaków. To jest gwiazda i planeta pozasłoneczna, która w ogromnej akcji Międzynarodowej Unii Astronomicznej została nazwana właśnie takimi polskimi nazwami. I na całym świecie, we wszystkich krajach, każdemu krajowi była przyznana przez Unię Astronomiczną właśnie planeta pozasłoneczna z macierzystą gwiazdą. I w plebiscytach, w których akurat w Polsce wzięła gigantyczna liczba respondentów, wybrano takie właśnie nazwy. Polacy wybrali tę nazwę po pewnych perypetiach, o których może będzie okazja potem powiedzieć. Mamy właśnie cały wieczór. Właśnie z twórczości Stanisława Lema, a mieliśmy to szczęście, że akurat jako naród, jako kraj mieliśmy planetę odkrytą przez Polaków i właśnie tego odkrywcę, mojego kolegę z Uniwersytetu Andrzeja Niedzielskiego, będziemy niedługo tutaj gościć w tej naszej transmisji. On z całym zespołem takim pensylwańsko-toruńskim od wielu lat, już chyba kilkunastu. Doktor Grzegorz Nowak, z tego co pamiętam, jest profesor Aleksander Wolsztan. Aleks Wolsztan, Monika Adamów, to jest taka grupa zmieniająca się, no kilka doktoratów zostało już zrobionych na korzystając z tych obserwacji. To jest niezwykły projekt, dlatego że w przeciwieństwie do bardzo wielu innych projektów poszukiwania planet pozasłonecznych, skoncentrował się na poszukiwaniu planet długookresowych. Nie tylko wokół gwiazd takich jak Słońce, nieodewoluowanych, ale przede wszystkim wokół czerwonych olbrzymów. To jest szansa na sukces była może znikoma. Podjęli to ryzyko. Sukces jest gigantyczny, dlatego że planety, które oni odkrywają w tym projekcie, te planety wokół czerwonych olbrzymów, ta Solaris akurat jest karłem podobnym do Słońca, są to planety, które przetrwały ewolucję tej gwiazdy przez wiele, wiele miliardów lat. To możemy na podstawie tych badań możemy wnioskować o ewolucji układów planetarnych w dużo większej skali czasowej niż nawet dotyczy to naszego Słońca. Profesor Maciej Mikołajewski, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, serial dokumentalny, astronomiczny, Astronarium, który dzisiaj też miał swoją fajną premierę, bo akurat... No miał niezwykłą premierę, była to premiera o komecie roku, wydarzeniu w ogóle takim astronomicznym, medialnym wydarzeniu roku, komecie New Eyes. I w części tego filmu gościmy właśnie tutaj w tym miejscu, w Troszczynach. Dokładnie w tym samym miejscu. A to dlatego, że właśnie z Troszczyn przeprowadzono może najbardziej spektakularne pokazy tej komety, jak wędruje tutaj sobie wzdłuż tych kabli energetycznych, które koledzy zastanawiali się, czy je wyciąć, czy nie wyciąć, no ale one chcieliśmy pokazują... Chcieliśmy powalić te druty i te kable. Nawet mój sąsiad tutaj, Bartek, mówi, słuchaj, jak będzie mocniej wiało, to podjedziemy. Ale niestety u nas trąby powietrzne nas omijały. Ale one pokazują autentyczność tych zdjęć. No, kometa zupełnie przecudownie wędrowała tutaj nad północnym horyzontem za tą kopułą, którą mamy za plecami. Słuchajcie, dziękuję bardzo, że jesteście tak licznie dzisiaj z nami wieczorem. Przypominam, Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach i Fundację Nikolaus Kopernikus, która dzisiaj gościnnie korzysta również z kanału Astronarium. Pozdrawiamy wszystkich fanów Astronarium. Zachęcamy do tego, żeby dzisiaj
O północy powtórka na TVP3, już za kilka godzin jest powtórka, prawda? Tak, i pozdrawiamy wszystkich współtwórców. Dokładnie. Astronarium. Pozdrawiamy Krzysztofa Czarta, pozdrawiamy Bogusia Radejewskiego, pozdrawiamy chłopaków operatorów. Tak, Adasia Rybaszewskiego i Tomka Stelmacha. Tomka i Adama serdecznie pozdrawiamy. Iwonę Gus. A właśnie, Iwonę jeszcze. Naszą kierowniczkę produkcji. I Macieja Gudowskiego, który tak pięknie czyta nasze tak zwane ofy. No dobrze, to... Ja w tej chwili udam się tam, do tamtej sali konferencyjnej naszej, która jest przygotowana już do tego, żebyśmy połączyli się z profesorem Andrzejem Niedzielskim. Maciej jeszcze dwa słowa opowie o kanale Astronarium, bo warto, nawet jak jesteśmy na kanale Astronarium, warto mówić o tym kanale, bo to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że takiego projektu, jak przyglądam się tym projektom różnym popularyzacyjnym na świecie, to chyba drugiego takiego kanału i do drugiego takiego serialu dokumentalnego, który trwa już prawie 6 lat, nie tak, ma. To jest niezwykłe, że to trwa już 6 lat. Czasem... Macieju, to ty opowiesz właśnie o tej 6-letniej krótko historii, a ja pójdę już się połączyć dobrze, z panem profesorem Niedzielskim. Dobrze, pan profesor Niedzielski zresztą jest jednym z najczęściej występujących gości w naszych programach. To jest niesamowite, że robimy ten program już blisko 6 lat. Fundatorem tego projektu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i to niezależnie, kto jest tam ministrem, chętnie promuje polską astronomię, bo ten poziom polskiej astronomii jest, okazuje się zupełnie nadzwyczajny. I blisko, to już jest blisko jeden z najdłuższych seriali tego typu na świecie. Podobno hinduski serial jest dłuższy, ale to są kilkuminutowe odcinki. Maciej, to za chwilę się połączymy z panem profesorem Niedzielskim. Natomiast ja zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, bo tak już biegłem tam, ale wróciłem jeszcze, żeby wam powiedzieć, żebyście zostali z nami, bo może są nowi widzowie, nowi internauci, którzy do nas dołączyli. Zresztą za chwilę będzie taki pasek na górze, że zostańcie z nami, bo już za chwilę na żywo będziemy oglądali gwiazdy Solaris. Filipie, przygotuj taki pasek. Być może tam też trzeba odpowiadać na jakieś pytania na czacie. No właśnie, jeżeli będą w międzyczasie jakieś pytania do nas, no to my będziemy te pytania starali się albo w odpowiedziach na czacie, albo tutaj na żywo odpowiedzieć, ale ja już idę do naszego studia, a oddaję jeszcze raz głos panu profesorowi Mikołajskiemu, bo pan profesor Niedzielski chyba już się trochę niecierpliwi. Pan profesor Niedzielski, przypominam, obejrzycie zaraz państwo rozmowę z nim na łączach, natomiast no, w takiej oprawie no, bardziej, powiedziałbym, artystycznej, kiedy mamy różnego typu animacje, piękne obrazy właśnie w programie Astronarium, profesor Niedzielski gościł co najmniej 6 razy. I były to głównie odcinki poświęcone właśnie poszukiwaniom planet pozasłonecznych, czyli tym, czym się profesor Niedzielski zajmuje. Także już zdaje się mamy połączenie, także słuchamy Andrzeju, ciebie, co masz do powiedzenia naszym dzisiejszym słuchaczom. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Witam serdecznie. Andrzej Niedzielski opowie nam dzisiaj o układach planetarnych, które zostały odkryte całkiem niedawno, ale zapewne w odniesieniu do układu planetarnego, który odkrył Mikołaj Kopernik. Andrzeju, oddajemy tobie głos. Dziękuję bardzo. Będę się starał raczej wprowadzić w tematykę planet pozasłonecznych, bo jest to temat rzeka. Ale temat, który oczywiście zaczyna się w jakiś sposób od Kopernika. Planety poza Układem Słonecznym, czyli egzoplanety. No to jest temat, który oczywiście musimy zacząć od starożytnych Greków, którzy patrząc w niebo, łamali sobie głowę i zastanawiali się, czy przypadkiem te jasne punkty na niebie, gwiazdy, nie są innymi światami, czy tam nie ma planet, czy tam nie ma życia, czy tam ktoś nie czeka na kontakt, jakbyśmy to dzisiaj chcieli powiedzieć. Generalnie zastanawiali się nad tym, na ile unikatowym światem jest ten, który znamy. Także idea wielości światów, idea powszechności, powiedzmy, życia, jakbyśmy to powiedzieli, jest znacznie starsza niż fizyka, którą się dzisiaj posługujemy.
już od czasów Demokryta czy Epikura można tego typu wspomnienia, zapiski gdzieś w literaturze pewnie znaleźć. Także pytanie o inne światy jest oczywiście bardzo, bardzo stare. Zanim można było innych światów poszukiwać, powstały modele, które miały nam ten świat, wszechświat w jakiś sposób opisać, ułożyć w pewnym porządku, tak abyśmy mogli zrozumieć, jak świat, wszechświat działa oraz no, przewidzieć przeróżne zjawiska, które się odbywają przed naszymi oczyma, zjawiska na niebie, które no, siłą rzeczy są cykliczne, jedne łatwiejsze do przewidzenia, drugie trudniejsze. Codzienne obserwacje próbowano przekuć na rodzaj modelu znacznie, znacznie wcześniej niż powstała fizyka. Pierwsze takie rozważania na temat struktury świata czy wszechświata to rozważania, które snuł Platon prawdopodobnie. Jest to IV, V wiek przed naszą erą. Z tamtego to okresu pochodzi pierwszy, można by powiedzieć, model wszechświata, czy też świata. Model, który znamy jako model geocentryczny. Model ten był rozwijany przez różnych filozofów poprzez no, stulecia i taki najbardziej rozbudowany, sformalizowany model geocentryczny pochodzi, jak wiemy, od Ptolemeusza. Na długo on ugruntował się w światopoglądzie, z jakim mieli do czynienia kolejni no, obserwatorzy nieba. Przez bardzo wiele lat był uważany za poprawny. Model z naszego punktu widzenia może dziwny, ale jak się nad tym głębiej zastanowimy, w przypadku braku fizyki, braku obserwacji, braku satelitów, no, wydaje się naturalne, że Ziemia się nie porusza i bardzo wygodnie jest przyjąć, że stanowi ona centrum wszechświata, a wokół niej wszystko się kręci, włącznie z gwiazdami, które okrążają Ziemię w ciągu doby, a kolejne planety, zaczynając od Księżyca, Słońca, w różnych okresach wokół Ziemi się kręcą. Także ten model bardzo długo funkcjonował. Z fizyką on wiele wspólnego nie miał, natomiast był bardzo jakby przystępny. Alternatywny model, czyli model, w którym w centrum wszechświata znajduje się nie Ziemia, a Słońce, to model, który też jest dość stary i właściwie myśl sama, jak czytamy w przeróżnych przekazach, pochodzi od Arystarcha Samos. Jest to myśl no, zdecydowanie odmienna od modelu geocentrycznego. Według Arystarcha centrum świata miało być Słońce, wokół niego natomiast krążyć miały planety. Niestety ten model przez stulecia się nie przyjął. On po pierwsze nadawał Ziemi trochę inny charakter. Była ona ciałem podobnym do innych, a środkiem świata miałoby być Słońce, obiekt bliżej tak naprawdę nieznany, bo nie mówimy przecież o czasach, w których potrafiono by rozróżnić gwiazdy od planet. Model ten, czyli model heliocentryczny, też nie został przez bardzo długi czas precyzyjnie opisany, stąd faktycznie gdzieś w otchłaniach czasu faktycznie był zapomniany na bardzo długo. Na bardzo długo, a mianowicie aż do momentu, w którym uporządkował go Mikołaj Kopernik, toruńczyk. Mikołaj Kopernik, który, no, można powiedzieć, siłą rzeczy odkrył pierwszy układ planetarny. Nie poszukiwał oczywiście planet Kopernik, nawet pewnie pojęcie planety, którym się posługiwał, było dość mgliste. Natomiast poprzez zaproponowanie i bardziej przedstawienie w sposób bardziej systematyczny modelu, w którym w centrum no, wszechświata, to chyba było pojmowane, znajduje się Słońce, a wokół niego krążą kolejne ciała, no właśnie planety, wokół Ziemi krąży Księżyc, no to jest nic innego jak
model układu planetarnego, tak? Pierwszy układ planetarny, można powiedzieć, został zdefiniowany, albo bardziej rewolucyjnie można powiedzieć, został odkryty przez Mikołaja Kopernika. Co więcej, Ziemia w tym układzie znalazła się wśród innych planet, zatem można powiedzieć też, że Kopernik odkrył pierwszą planetę z inteligentnym życiem na powierzchni. Oczywiście w cudzysłowie. Faktycznie Kopernik jako pierwszy sformułował, można powiedzieć, w sposób systematyczny model układu heliocentrycznego i na tym głównie polegała rewolucja kopernikańska. Pierwszy, można powiedzieć, spójny opis systemu heliocentrycznego ze Słońcem w środku, planetami krążącymi na orbitach, jeszcze kołowych. Pamiętajmy, że Kopernik nie znał pojęcia mimośrodu. No i cały ten układ planetarny otoczony jest jeszcze cały czas w modelu Kopernika idealną sferą gwiazd stałych. Z tym, że te gwiazdy już nie krążą wokół Ziemi w ciągu doby, lecz Ziemia wykonuje rotację wokół własnej osi. Model taki, jak wiemy, jest poprawny, ale no, dowodów fizycznych na jego poprawność dostarczyli dopiero kolejni badacze, astronomowie, fizycy. No, na przykład Galileusz, pierwszy obserwator ciał niebieskich za pomocą przyrządu optycznego, który po pierwsze znalazł, można powiedzieć, miniaturowy układ planetarny, układ księżyców Jowisza, który do złudzenia przypomina nasz układ planetarny. No i zaobserwował Galileusz również fazy Wenus, co było bardzo istotne w interpretacji rzeczywistych ruchów w układzie, planet w układzie naszym słonecznym. Kolejni badacze, tacy jak Kepler, dostarczyli też możliwości poprawnej interpretacji ruchu planet na orbitach poprzez wprowadzenie mimośrodu o orbit nieco rozciągniętych, nie tylko idealnych kołowych, jak to było jeszcze u Kopernika. W końcu Isaac Newton znalazł fizyczne uzasadnienie takiego konkretnego sposobu funkcjonowania układu planetarnego poprzez pojęcie grawitacji. Natomiast jakby ostatecznego dowodu na to, że sfera gwiazd niebieskich, sfera gwiazd jest bardzo odległa, w związku z tym podstawowa wada jakby układu systemu heliocentrycznego, a mianowicie brak ruchu pozornego gwiazd na sferze niebieskiej spowodowanego ruchem Ziemi na orbicie, no się wyjaśnił. Po prostu gwiazdy są bardzo, bardzo daleko i ruch tych gwiazd, owszem, możemy zaobserwować, jednak to są bardzo niewielkie odległości kątowe i potrzebne były naprawdę precyzyjne instrumenty, aby odległości do gwiazd zmierzyć i pokazać, że rzeczywiście paralaksy można mierzyć, wykorzystując ruch Ziemi na orbicie wokół Słonecznej. Czyli układ słoneczny zdefiniował Mikołaj Kopernik. Cóż w tym naszym układzie słonecznym faktycznie mamy? Przypomnijmy sobie króciutko, zanim zaczniemy myśleć o planetach w innych układach gwiazdowych. No, mamy różnego rodzaju planety w naszym układzie słonecznym. Przede wszystkim mamy planety podobne do Ziemi, planety, które nazywamy planetami skalistymi, planetami typu ziemskiego, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Cztery takie obiekty mamy w centrum naszego Układu Słonecznego. One charakteryzują się podobnymi rozmiarami, mają rodzaj skorupy wszystkie, mają atmosfery bardziej bądź mniej rzadkie, bardziej bądź mniej gęste. Atmosfery, których skład chemiczny nie odpowiada temu, czego byśmy się spodziewali w przypadku materii, z której planety powstały. Są to atmosfery, które powstały w wyniku interakcji już utworzonych planet z czy to innymi ciałami w układzie planetarnym na początku jego funkcjonowania, na przykład w wyniku zderzeń z kometami mógł być skład chemiczny zewnętrznych obszarów planet zmieniony,
ale również w wyniku przeróżnych reakcji, które zachodziły we wnętrzach tych planet, czy na ich powierzchni, jak na przykład życie w przypadku Ziemi, które spowodowało powstanie znacznej ilości tlenu w atmosferze ziemskiej. Także atmosfery mają te planety takiego typu, no mówimy, wtórnego, tak? Ich skład chemiczny nie odpowiada materii, z której planety początkowo zostały zbudowane. Mamy też w Układzie Słonecznym nieco inne planety. Mamy planety podobne składem chemicznym, również w części, którą nazywalibyśmy atmosferą, do tej materii, z której Układ Planetarny powstał. Czyli będą to planety, które nazywamy planetami gazowymi, gazowymi olbrzymami, bądź też planetami typu Jowisza. Planety, które są znacznie większe, znacznie masywniejsze niż planety typu ziemskiego. Są to w końcu planety, które no, w zewnętrznych swoich warstwach faktycznie składem chemicznym przypominają obłok, z którego powstała zarówno gwiazda, czyli Słońce w naszym Układzie Słonecznym, jak i poszczególne planety. Tutaj mechanizm powstawania takich planet jest nieco inny. W efekcie uzyskujemy obiekty znacznie bardziej masywne, obiekty, w których nie widzimy skorupy, nie widzimy powierzchni, gdzie od zewnętrznych gazowych obszarów przechodzimy poprzez bardziej gęste, płynne, pośrednie części tej planety, aż do jakiegoś bardzo gęstego jądra, które stanowi ciało stałe. Cztery takie planety mamy, podobnie jak i cztery planety typu ziemskiego, 8 planet w Układzie Słonecznym. Tak się ładnie składa, że w naszym Układzie Słonecznym planety typu ziemskiego znajdują się w centrum, planety typu Jowisza znajdują się na zewnątrz. Układ zatem słoneczny wygląda tak, jak widzimy na tym rysunku przygotowanym przez NASA. Mamy blisko Słońca cztery planety typu ziemskiego, nieco dalej cztery planety typu gazowego, gazowe olbrzymy, planety podobne do Jowisza. No i mamy też w naszym Układzie Słonecznym obiekty, które ostatecznie nie zostały uznane za planety, bowiem nie spełniały jednego z warunków definicji planety w Układzie Słonecznym, a mianowicie nie oczyściły swoich orbit z podobnych obiektów, które wokół Słońca na bardzo zbliżonych orbitach funkcjonują. Mianowicie Ceres, Pluton czy inne obiekty funkcjonują w takich obszarach Układu Słonecznego, gdzie mamy do czynienia z ogromną ilością podobnych ciał. Mniejszych, większych, zazwyczaj mniejszych niż te dwa wymienione. Natomiast są to takie pasy planetoid, pas klasyczny między Marsem a Jowiszem oraz tak zwany pas Kuipera na zewnątrz orbity Neptuna, dużej odległości od Słońca. Także 8 planet oraz obiekty, które nazywamy planetami karłowatymi, to jest inwentarz, można powiedzieć, naszego Układu Słonecznego. Tak to wygląda. Kopernik pewnie nie zdawał sobie sprawy, że tak wygląda nasz Układ Słoneczny. Pewnie nie potrafiłby zrozumieć naszych definicji planety. Niemniej, co do zasady, podał jakościowy opis Układu Słonecznego, tym samym definiując pierwszy Układ Planetarny. No ale dobrze. Układ planetarny to gwiazda i jej planety. Jeżeli popatrzymy na niebo, widzimy gwiazd bardzo dużo. Gołym okiem kilka tysięcy, z wykorzystaniem teleskopów, nawet amatorskich, ta liczba jest wielokrotnie większa. Mamy ogromne ilości gwiazd na niebie. No i pojawia się pytanie, przy których z nich są planety, czy przy wszystkich, czy przy tych planetach może jest życie, jak to właściwie jest. No, dzisiaj już wiemy, że planety przy innych gwiazdach faktycznie są. Pierwszą taką gwiazdę z planetami odkrył Polak, Aleksander Wolszczan, wraz ze swoim współpracownikiem. Opublikował w 1992 roku pracę, w której opisał układ planetarny przy bardzo nietypowej gwieździe, a mianowicie układ planetarny krążący wokół pulsara. Pulsara, czyli takiej gwiazdy, powiedzielibyśmy, no właściwie martwej. Pulsar wypromieniowuje energię zgromadzoną w trakcie wcześniejszej ewolucji
głównie jest obserwowany w dziedzinie radiowej bądź w bardzo wysokoenergetycznym zakresie widma elektromagnetycznego. Pulsar bardzo silnie, bardzo szybko rotuje, wysyła do nas sygnały, które są takim tykaniem zegarka, można powiedzieć, wtedy, gdy oś, kierunek, w którym patrzy, z którego patrzy na taki pulsar obserwator ziemski, napotyka na ten strumień fotonów emitowanych przez szybko kręcący się obiekt, właśnie nasz pulsar. Obserwacje prowadził Wolszczan wtedy ogromnym teleskopem radiowym w Arecibo, to jest miejscowość Puerto Rico, i zainteresował się takim właśnie pulsarem, którego sygnał dobiegał do obserwatora ziemskiego w dziwny sposób. Pulsary zazwyczaj działają jak świetne zegarki, po prostu tykają z bardzo dużą częstotliwością, można te ich poszczególne pulsy kumulować, interesować się fizyką tych obiektów. Ten natomiast pulsar zachowywał się dziwnie, raz przyspieszał, raz zwalniał. Trudno było znaleźć przyczynę takiego dziwnego zachowania pulsara, aż wreszcie Wolszczan poprawnie zinterpretował to zachowanie pulsara jako wynikające z jego ruchu wokół centrum masy układu pulsara oraz kilku planet, które wokół niego krążą. W ten sposób w 1992 roku Wolszczan i Frail zaanonsowali istnienie pierwszego układu planetarnego przy innej gwieździe niż Słońce. Ten pulsar o takiej bardzo technicznej nazwie PSR 1257 plus 12, jak się okazało, posiada w swoim sąsiedztwie, na orbitach wokół tego pulsara, aż trzy planety. Planety, które są oznaczane literkami BCD, zgodnie z konwencją, która dla tego typu obiektów została przyjęta przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Sam pulsar jest bardzo małą gwiazdą. Jego rozmiary to są naprawdę mikroskopijne w świecie gwiazd. Będzie to obiekt o rozmiarach rzędu 20 km. Bardzo, bardzo mała rzecz. Masa natomiast takiego obiektu jest spora, bo to jest obiekt, który będzie bardziej masywny niż nasze Słońce. Szacujemy masę tego ciała, tego Słońca, powiedzielibyśmy, na około 1,4 masy Słońca. Znajduje się on od nas w odległości około 300 parseków, czyli nie bardzo daleko, ale bez najmniejszej szansy na to, byśmy mogli się tam udać, wydającej się przewidzieć w przyszłości. Otóż przy tej gwieździe dziwnej, martwej powiedzielibyśmy, a przynajmniej nieświecącej w zakresie widma widzialnego, Wolszczan i Frail zaanonsowali istnienie trzech planet. W tabelce widzimy parametry tych planet. One są oznaczone, jak już mówiłem, literkami B, C i D, czyli pierwsza, druga i trzecia planeta. Masy tych planet są takie, że planety są typu ziemskiego. Po prawej stronie w tabelce na dole widzimy masę tych planet w jednostkach masy Ziemi i widzimy, że pierwsza z tych planet ma zaledwie 25 tysięcznych masy Ziemi, druga 4,3, trzecia 3,9, czyli to są planety podobne do naszej Ziemi, powiedzieliśmy planety typu ziemskiego. Krążą one na bardzo ciasnych orbitach wokół pulsara, bowiem okres orbitalny wynosi od mniej więcej 25 do 98 dni, co oznacza, że te orbity, na których planety krążą, są dość ciasne, jakbyśmy powiedzieli. W zasadzie cały ten układ planetarny w naszym Układzie Słonecznym zmieściłby się mniej więcej do orbity Wenus. Także to jest mały układ, jeżeli chodzi o rozmiary, natomiast jest to układ, który zrewolucjonizował nasze rozumienie planet pozasłonecznych. Jest to pierwszy znany nam układ planetarny przy innej gwieździe. Technika zastosowana przez Wolszczana i Freila jest niezwykle skomplikowana. Ona nie została wymyślona do poszukiwań planet,
Tą techniką odkryto jeszcze zaledwie kilka podobnych układów planetarnych. Tym niemniej odkrycie jest doniosłe i bez wątpienia pierwsze. W przeciwieństwie do badań radiowych, badań, których celem były pulsary, technika, która została właśnie po to rozwinięta, by szukać planet, to technika polegająca na pomiarze prędkości gwiazd. Konkretnie technika polegająca na pomiarze zmian prędkości gwiazd wobec ich poruszania się na orbicie wokół centrum masy układu gwiazda-planeta. Tego typu badania prowadzili m.in. Michel Mayor i Didier Queloz, którzy wykorzystując urządzenie nazywane spektrografem, właśnie urządzenie służące do precyzyjnego pomiaru zmian prędkości gwiazd, zaledwie kilka lat później, bo w roku 1995, donieśli o odkryciu planety przy gwieździe 51 Pegazji. Jest tam jedna planeta, planeta ta nazywa się 51 Pegazji B i choć nie jest to pierwsza planeta odkryta przy innej gwieździe, to jest to planeta odkryta przy gwieździe podobnej do naszego Słońca. 51 Pegazji to jest gwiazda bardzo podobna do naszego Słońca, zatem bardziej przemawia nam do wyobraźni. Technika, jaką ci panowie wykorzystali, technika właśnie rozwijana po to, by mierzyć zmiany prędkości gwiazd spowodowane ich ruchem wokół centrum masy układu gwiazda-planeta, to technika, która się nazywa pomiary prędkości radialnych gwiazd. Widzimy tutaj prostą animację, która nam tę technikę jakby unaocznia. Widzimy mianowicie symulowany ruch gwiazdy wokół centrum masy układu, tak, spowodowany istnieniem planety na orbicie wokół takiej gwiazdy. Dla obserwatora, który to zjawisko obserwowałby powiedzmy z góry, jest ta sytuacja przedstawiona, oraz dla obserwatora, który by to zjawisko obserwował jakby z boku, w płaszczyźnie, w której ten ruch się odbywa. Oczywiście sam ruch, który tutaj widzimy, jest mocno przesadzony, bowiem to centrum masy układu gwiazda-planeta może znajdować się w centrum gwiazdy faktycznie, więc ten ruch gwiazdy jest naprawdę niewielki. Można go zmierzyć poprzez analizę linii widmowych, które widzimy w widmach gwiazd, czyli takich małych butali, które pojawiają się wtedy, gdy rozszczepimy światło gwiazdy na poszczególne kolory. Tam się wtedy pojawiają takie specyficzne linie widmowe, których pozycje możemy mierzyć, porównywać z laboratoryjnym położeniem i w ten sposób, wykorzystując znany nam ze szkoły efekt Dopplera, mierzyć zmiany prędkości takich gwiazd. No i to jest właśnie technika, którą wykorzystywali Mayor i Queloz. Teleskop, którym się posługiwali, nie był specjalnie imponujący, bo to teleskop o średnicy 1,93 metra w obserwatorium od Provence we Francji, także tutaj aparatura od tej strony nie była jakaś super nowoczesna, natomiast przełomowy był ten sam spektrograf, którego oni używali do swoich obserwacji. O spektrografii może nie będziemy dzisiaj mówić za dużo, ale podsumujmy, co wiemy dzisiaj na temat 51 Pegazji B, czyli tej planety pierwszej typu, no właśnie, jakiego typu? Jest to planeta zupełnie nowego typu, planeta, której istnienia nikt się nie spodziewał. Jest to mianowicie tak zwany gorący Jowisz, czyli gwiazda, czyli planeta podobna do naszego Jowisza, ogromna, gazowa, ale nie krążąca bardzo daleko swojej gwiazdy, a bardzo blisko. Bardzo blisko, bo w odległości zaledwie 500 jednostki astronomicznej, gdzie jednostką astronomiczną jest odległość między Ziemią a Słońcem. Zatem jest to Jowisz, tylko znajdujący się głęboko wewnątrz orbity Merkurego w naszym Układzie Słonecznym, moglibyśmy powiedzieć. 51 Pegazji to gwiazda, jak mówiłem, bardzo podobna do Słońca, właściwie widoczna gołym okiem, piątej mniej więcej wielkości gwiazdowej, bardzo niedaleko, 16,6 parseka od Słońca się znajduje. Masa gwiazdy bardzo podobna do masy naszego Słońca, 1,5 masy Słońca,
Promień również bardzo podobny, raptem 15% większy. Temperatura efektywna również podobna, więc gwiazda żółta, tak jak nasze Słonko. No i właśnie, na orbicie ma gorącego Jowisza. Planetę o masie prawie pół masy Jowisza na bardzo, bardzo, bardzo ciasnej orbicie. Nikt nie spodziewał się tego typu planet. To jest pierwszy znany gorący Jowisz. Natomiast planeta tego typu zrewolucjonizowała nasz odbiór układów pozasłonecznych, układów planetarnych, bowiem istnienie takiego gorącego Jowisza, udowodnione jakby tymi obserwacjami Majora i Kloza, pozwala używać zupełnie innej techniki do poszukiwań planet. Techniki, która początkowo została odrzucona jako nie mająca szans na realizację. Otóż tą techniką, która stała się użyteczna wobec istnienia populacji właśnie takich gorących Jowiszy przy innych gwiazdach, jest technika pomiarów fotometrycznych, tak zwanych tranzytów planetarnych, czyli niewielkich spadków blasku gwiazdy w momencie, gdy między obserwatorem na Ziemi a tą gwiazdą przechodzi jej planeta. To zjawisko nazywa się tranzytem i zostało po raz pierwszy wykorzystane przy obserwacjach gwiazdy HD 209-458 przez Davida Charbonneau. Takie zjawisko było przewidziane, bo planeta sama była odkryta nieco wcześniej, natomiast z parametrów orbity wynikało, że możliwe będą właśnie takie krótkie spadki blasku gwiazdy spowodowane przejściem planety na tle tarczy gwiazdy. Samo to zjawisko jest nam jakby znane z Układu Słonecznego. Takim najbardziej spektakularnym odpowiednikiem byłoby obrączkowe zaćmienie Słońca, choć no tu jest trochę inna sytuacja, bowiem między obserwatorem na Ziemi a gwiazdą, czyli Słońcem, znajduje się tutaj Księżyc, a nie planeta. No ale przejście Merkurego czy Wenus na tle tarczy Słońca to jest równie dobre porównanie do zjawiska tranzytu. Gdybyśmy byli dostatecznie blisko gwiazdy, która nas interesuje, widzielibyśmy zjawisko tranzytu tak, jak to teraz obserwujemy w animacji. Natomiast no, tak się składa, że zazwyczaj te gwiazdy są jednak dużo, dużo dalej, wobec czego nie widzimy faktycznie tarczy gwiazdy, nie widzimy tarczy planety. Jedyne, co obserwujemy, to niewielki spadek blasku gwiazdy, który trwać może kilka godzin. I to jest właśnie zjawisko tranzytu, które w ten sposób obserwowane pozwala nam na temat znajdującej się na orbicie gwiazdy planety coś powiedzieć. W szczególności możemy zmierzyć na przykład parametry orbity, czy też średnicę tej naszej planety. No i tak dochodzimy właśnie do HD 209-458b, pierwszego obiektu, dla którego obserwowano tranzyty. Gwiazda jest też podobna do Słońca. Jak widzimy, masa jest bardzo zbliżona, promień bardzo podobny, temperatura efektywna troszeczkę niższa. Natomiast planeta, którą tam widzimy, no to jest znowu bardzo gorący Jowisz, planeta HD 209-458b, dla której po raz pierwszy zarejestrowano tranzyt planetarny. To właśnie obiekt o masie mniej więcej 0,7 masy Jowisza, krążący na orbicie o półosi wielkiej około 0,05 jednostki astronomicznej, stąd okres orbitalny to zaledwie 3,5 dnia. Kolejny gorący Jowisz. Odkrycie gorącego Jowisza tranzytującego zrewolucjonizowało poszukiwania planet. Okazało się zatem, że można wykorzystywać do poszukiwań planet fotometryczne obserwacje, które są znacznie prostsze niż pomiary prędkości radialnych, są nieporównanie prostsze niż obserwacje, które prowadził Wolfson, i to są obserwacje, które można prowadzić masowo. Co więcej, można te obserwacje prowadzić również z kosmosu. W ten sposób doszliśmy do misji Keplera. Misji Keplera, satelity, teleskopu na orbicie, który odkrył tysiące takich tranzytujących układów planetarnych. Wiemy zatem, że planety rzeczywiście występują przy bardzo wielu gwiazdach. Prawie przy każdej, można powiedzieć. Tutaj mamy taką ładną ilustrację odkryć Keplera, satelity Kepler, teleskopu kosmicznego Kepler, gdzie ktoś zadał sobie trud, aby pozbierać obserwacje
zebrane w ramach tej misji tam przez szereg lat i pokazać nam w formie takiego zegarka. Każda z tych krążących tutaj kropeczek to jest planeta odkryta właśnie metodą tranzytów, czyli poprzez fotometryczne obserwacje przez satelitę Kepler. Planet przy innych gwiazdach jest bardzo dużo. Czy przy każdej? Nie potrafimy dzisiaj jeszcze powiedzieć, bowiem nie mamy dostatecznie dużo danych. Natomiast dzisiaj znamy ponad 4000 planet w ponad 3000 układów planetarnych. Szereg z tych układów to są układy zawierające więcej niż jedną planetę, czyli coraz bardziej zbliżone do naszego Układu Słonecznego. Także tak, planety występują powszechnie przy innych gwiazdach. Planety obserwowane są również przez Polaków. Warto pamiętać o tym, że około 100 planet zostało odkrytych w co najmniej dwóch polskich projektach. Jeden z tych projektów to projekt OGLE, który planety odkrywa jakby przy okazji, ale za to w dużych ilościach. Inny projekt to projekt, w którym mam przyjemność brać udział, Pensylwańsko-Turyński Projekt Poszukiwań Planet, gdzie wraz z profesorem Wolszczanem wykorzystujemy duże teleskopy i poszukujemy planet przy gwiazdach trochę starszych od naszego Słońca. W szczególności jedna z tych planet, można powiedzieć, zrobiła karierę medialną i o niej chciałem wspomnieć. Mianowicie w 2009 roku udało nam się odkryć planetę przy gwieździe o takiej katalogowej nazwie BD plus 14-45-59. Planeta oczywiście nazywa się B. Sama gwiazdka jest dość podobna do naszego Słońca, choć znacznie chłodniejsza. Planeta, która ma masę około 1,5 masy Jowisza, znajduje się na dość, jak na takie gwiazdy, na takie planety rozległej orbicie, około 0,8 jednostki astronomicznej. I właśnie ta gwiazda i ta planeta zostały wybrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną do tego, byśmy mogli w ramach głosowania ją w Polsce nazwać. I w ten sposób powstał układ planetarny Solaris i Pirks, bowiem takie nazwy zostały wybrane dla gwiazdy i dla planety w tym układzie. Także mamy na niebie swoją polską gwiazdę i swoją polską planetę. Przypuszczam, że Kopernik bardzo by się zdziwił, gdyby się dowiedział o tym. Króciutkie podsumowanie tego mojego wystąpienia. Otóż Wszechświat jest pełen planet, bez wątpienia. Czy każda gwiazda ma planety? Nie potrafimy powiedzieć. Potrafimy natomiast powiedzieć, że przy niektórych typach gwiazd spodziewamy się nawet więcej niż jednej planety podobnej do Ziemi, na której potencjalnie mogłoby istnieć życie. Także tak, Wszechświat jest pełen planet. Niektóre gwiazdy mogą mieć, jak już mówiłem, więcej niż jedną planetę, która potencjalnie nadawałaby się do zamieszkiwania. Planet znamy tysiące. W tej chwili funkcjonują na orbicie teleskopy, których zadaniem jest odkrywanie kolejnych tysięcy planet, także nasza wiedza na temat planet bardzo szybko się powiększa. Polacy, mimo braku instrumentów w kraju, które do tego służą, odkryli około 100 egzoplanet, co jest, uważam, całkiem niezłym wynikiem. Natomiast ważną konkluzją z tego mojego wystąpienia chyba powinno być też to, że badanie planet i w sumie poszukiwanie życia poza Układem Słonecznym stało się ważną częścią astronomii. Także można powiedzieć, że astronomia zaczęła ocierać się o coś, co kiedyś nazwalibyśmy science fiction. Ale to są realia, tak po prostu się dzieje. Astronomia zaczyna zajmować się poszukiwaniem życia we Wszechświecie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no to warto powiedzieć, że z tych 100 planet, pana zespół, pod pana godnym przewodnictwem i pan osobiście odkrył prawie 30 tych planet, prawda? Tak, no kilkadziesiąt planet udało się rzeczywiście odkryć. To są troszeczkę inne obiekty niż te, o których dzisiaj mówiłem. Gwiazdy, którymi się interesują, to są takie trochę starsze Słońca, ale tak, około 30 planet udało się odkryć i szukamy dalej. To gratulujemy serdecznie. Dziękujemy za ten bardzo fajny wykład, który pokazuje, jak od tej starożytnej nauki do współczesności z udziałem polskich naukowców, pana profesora Andrzeja Niedzielskiego, profesora Aleksandra Wolszczana doszliśmy i jak właśnie astronomia zbliżyła się do tego, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tylko
dziedziną literatury science fiction, a dzisiaj tak naprawdę to już jest prawdziwy science, a do tego fiction już tak naprawdę jest coraz dalej, więc jesteśmy bardzo blisko tego, żeby znaleźć taką planetę, która byłaby miejscem, gdzie może w przyszłości albo odkryjemy życie, albo przeprowadzimy się, jeżeli na naszej Ziemi już nie będzie, do tego sprzyjających warunków. Dziękuję panie profesorze za ten wspaniały wykład, a my przechodzimy do dalszej części naszego spotkania. Dziękuję uprzejmie. Okej, Filip ma... Dziękujemy bardzo Andrzeju, dziękujemy bardzo Andrzejowi Niedzielskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. No i gratulujemy tych fantastycznych zupełnie odkryć, a w szczególności Pirksa i Solaris. Robert zaraz tutaj do nas podejdzie i będziemy już mogli oglądać rzeczywiście prawdziwe obrazy z naszych teleskopów. Podziwiać należy tutaj sprawność, z jaką Robert potrafi się nimi posługiwać. Planet... Już jest. Tej naszej planety... Nałożyłem mikrofon. Pirksa i właściwie gwiazdy Solaris. No i oczyma wyobraźni oczywiście planetę Pirksa i... A przede wszystkim już bardzo, bardzo... dużymi oczyma, takimi jak 5 złotówki wyobraźni, księżyce wokół tej planety, bo przypominam, planeta jest planetą z gazowym olbrzymem, utonęlibyśmy w niej, nie ma stałej powierzchni, ale możemy sobie wyobrażać i tak sobie wyobrażamy, że jest podobna do Jowisza i wokół niej krążą jakiegoś tamtejszego Galileusza księżyce i na tych księżycach jest takie piękne obserwatorium jak Truszczyny i właśnie teraz patrzą na Słońce i mówią, tam wokół tego Słońca być może krąży jakaś taka Ziemia, a na tej Ziemi jest obserwatorium w Truszczynach, program Astronarium, dwumiesięcznik Urania i wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy. O dwumiesięczniku Urania, o Astronarium, o wydawnictwach naszych, za chwilę powiemy, ale żeby już zaspokoić waszą ciekawość, to Filip Ogorzelski we Wrocławiu siedzi i ja oczywiście z Maciej w międzyczasie, Macieju, to, że ja jestem sprawny i szybko znajduję Solarisa, to nie ma problemu, ale ty się męczyłeś prawie pół godziny, żeby znaleźć, wtedy kiedy ja rozmawiałem z Andrzejem Niedzielskim, to Maciej Mikołajewski siedział tutaj i z tymi teleskopami walczył, wszystkie trzy są nastawione tak, na Solarisa. Dla mnie największym problemem przy tych teleskopach był mój kręgosłup, bo one wszystkie są bardzo niskie, trzeba się nisko kłaniać tym teleskopom, ale obraz jest rzeczywiście zdumiewający. Zdumiewający. Ja pokazałem wcześniej Maciejowi, jak się nimi posługiwać, ale pan profesor posługiwał się nie takimi niewielkimi teleskopami, tylko potężnymi teleskopami, które znajdują się w obserwatorium w piwnicach. Bez problemu szybko przyjął naukę, mówi, że był pod wrażeniem, jak ja znajduję, ale ja też jestem pod wrażeniem, jak pan profesor szybko się uczy. Dzisiaj moi młodsi koledzy, uczniowie, to nie ruszając się od swojego biurka uruchamiają największe teleskopy na świecie zdalnie i albo nawet teleskopy kosmiczne. To jest żaden problem uruchomić zdalnie teleskop. No to dzisiaj problemem, myślę, że dla wielu astronomów jest znaleźć za pomocą zwykłej papierowej mapki taką gwiazdę, którą w tej chwili pokazujemy. Filip, przełączamy się szybciutko na teleskop numer 1, który jest za mną i pokazujemy, gdzie jest ta Solaris. O właśnie, mamy Solaris. Słuchajcie, Solaris to jest ta najjaśniejsza gwiazdka w polu widzenia, którą w tej chwili możecie zobaczyć. To jest właśnie ten obraz na żywo w tej chwili z naszego teleskopu, który jest za mną ustawiony. Pan profesor przygotował. Wcześniej oczywiście uczyliśmy się. Ja podejdę, może pokażę, z jakich mapek my się uczyliśmy. Maciej, teraz przełączę na szeroki plan, bo my mamy tutaj wszystko przygotowane, właśnie mapki, tak żebyśmy mogli gwiazdy do 10, 12, 14. Po raz pierwszy od kilkunastu lat używałem papierowej mapki do znalezienia gwiazdy. No właśnie, my takie papierowe mapki właśnie tutaj mieliśmy, o, tak żeby nie było, o, to jest taka mapka, widzicie, jest delfin, tu jest gwiazdozbiór delfina, no i później sobie szukaliśmy, później kolejne przybliżenia gwiazdy, no i w końcu udało nam się gwiazdę Solaris właśnie
tutaj namierzyć. Właśnie tak jest, z takich sobie mapek korzystali. Oczywiście możemy też z telefonów, ale one świecą, ale my mamy tutaj sobie takie czerwone światełko, które nam pomaga w tym, żebyśmy mogli znaleźć. Dlaczego czerwone światło? Bo te białe światła, które nas teraz oświetlają, właśnie takie żółte światło, bo białe to w ogóle by nas poraziły, bardzo szybko powodują zwężenie źrenicy. Czerwone światło powoduje to, że ta źrenica nie jest aż tak czuła na kolor czerwony, nie zwęża się i dzięki temu oprócz tego czerwonego światła widzimy też wszystko to, co jest na niebie i między innymi teraz możemy właśnie zobaczyć Solarisa, Pirxa. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, no, że tam wokół tego Solarisa krąży planeta wielkości Jowisza, może troszeczkę większa niż Jowisz i ona tutaj widzicie, o tu jest Solaris, w tym miejscu jest właśnie Solaris w środku naszego pola widzenia, naszego teleskopu. I tam właśnie krąży ta planeta, o której tak pięknie opowiadał Andrzej Niedzielski, opowiadał o tych wszystkich parametrach, opowiadał o tym, jak... tam o wielu innych również planetach opowiadał. Tak, no bo to jest ta wisienka na torcie. No właśnie, Andrzej Niedzielski, odkrywca około 30 układów planetarnych wraz ze swoim zespołem. Układów planetarnych to chyba aż tylu, nie? Chyba właśnie tyle, no to tyle planet. Nie, planet, ale Andrzej mówił, może ale kilka układów mniej. Planetarnych kilka, no, ale one są... Nie, no, ponad 20 układów planetarnych, na pewno. Ale, okej, ale... Andrzeju, jeżeli nas słuchasz, to napisz tam w komentarzach na Facebooku. Układów planetarnych, których jest więcej niż jedna planeta. Ale w większości te układy planetarne, które Andrzej odkrywał, właśnie jest jedna planeta, w większości. Tak, ale odkrył też kilka, w których jest przynajmniej dwie planety. Tak, dokładnie. I to są tu już w ogóle cuda. Dokładnie. Tak. Andrzej odkrywa te układy planetarne, opowiadał, ale przypomnijmy jeszcze, metodą prędkości radialnych. Po prostu gwiazdy i planety krążą wokół wspólnego środka masy. Gwiazda nie stoi w miejscu, tylko się przemieszcza. I dzięki tym badaniom widma tej gwiazdy, bardzo czułym instrumentem zbudowanym przez Szwajcarów, przez konsorcjum tak naprawdę wielu firm, ale jakby to serce znajduje się w Szwajcarii, zbudowano instrument warty kilka milionów euro. To jest ten spektrograf, który znajduje się na teleskopie włoskim na Wyspach Kanaryjskich, bo tam między innymi te planety są odkrywane. Andrzej na Wyspach Kanaryjskich był wiele razy, właśnie na La Palmie, na którym również byliśmy w listopadzie. Tutaj dzięki panu profesorowi Mikołajewskiemu mogliśmy transmitować dla was na żywo. Jeszcze wtedy nie przypuszczaliśmy, że te kompetencje w zakresie transmisji na żywo nam tak się przydadzą później podczas pandemii. Jeszcze w listopadzie, kiedy 11 listopada pokazywaliśmy transmisję na żywo z tranzytu Merkurego, jeszcze nikt nie przypuszczał, że za 3 miesiące, tak naprawdę za 4 miesiące zatrzyma się cały świat i zostanie tylko internet, właśnie ta droga, którą w tej chwili mamy. Przypominam, oglądacie w tej chwili na żywo obraz Solarisa. Filipie, napisz taki pasek, bo mogą do nas nowi internauci dołączać i żebyśmy wiedzieli, że to jest obraz na żywo. Tutaj widzę teleskop, musimy poprawić tego właśnie. A za chwilę przełączymy się przez drugą naszą kamerę, przez drugi teleskop, który też na żywo będzie pokazywał właśnie obraz z Solarisa. Musimy od czasu do czasu poprawiać. Jest obraz na żywo gwiazdy Solaris, około 10 wielkości gwiazdowej, widoczna przez małe teleskopy, takie o średnicy co najmniej 10 cm. I właśnie przez te teleskopy można oglądać już tę gwiazdę wielkości między 9 a 10 wielkością gwiazdową. Takich gwiazd na niebie to już nie są dziesiątki, nie są tysiące, to są miliony gwiazd. I wśród tych milionów gwiazd odnaleźliśmy dzisiaj, pan profesor Mikołajski dzisiaj odnalazł tę gwiazdę i mógł, dzięki temu możemy ją pokazywać właśnie w tej chwili na żywo. Kunszt tych spektrografów, o których mówił Robert, to... najlepiej pokazuje, jakie prędkości trzeba zmierzyć, jakiego rzędu są ruchy tych gwiazd, bo mierzymy ruch gwiazdy. Światło planety jest za słabe. Ruch gwiazdy pod wpływem grawitacji planety bardzo mało
mało masywnej w stosunku w porównaniu do gwiazdy. Te ruchy są na poziomie metra, jednego metra na sekundę. I tak dokładny musi być spektrograf, którym potrafimy takie ruchy gwiazd zmierzyć. W tej chwili jest nadzieja, że również będziemy mogli odkrywać planety, mierząc ruchy gwiazdy na sferze niebieskiej, czyli tak niezwykle małe przemieszczenia astrometryczne gwiazdy względem, no powiedzmy, odległych kwazarów. Pewne nadzieje na masywne bardzo planety daje chociażby projekt Gaia, który w tej chwili jest bardzo europejski satelita, bardzo uniwersalny, jeden z największych sukcesów naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zapraszam do odcinka Astronarium na ten temat zupełnie niedawno. Gaia mierzy bardzo precyzyjnie ruchy własnych gwiazd, ale te ruchy własnych gwiazd mogą właśnie falować. Falować dlatego, że pod wpływem grawitacji jakiejś planety czy towarzysza brązowego karła, nie jest to ruch prostoliniowy, tylko właśnie taki sinusoidalny w związku z krążeniem gwiazdy wokół jakiegoś wspólnego środka masy. Jeżeli znalibyśmy i prędkości radialne i takie właśnie przesunięcia tangencjalne, to możemy bardzo precyzyjnie zmierzyć masę bez żadnych wątpliwości takich ciał dookoła gwiazd. Podobnie taką precyzją niezwykłą pomiaru, podobną, jeszcze większą, fantastyczną zupełnie precyzję pomiaru dają obserwacje radiowe, interferometryczne wielu teleskopów jednocześnie sprzężonych w sieć wielkobazową. Tylko to muszą być, i wówczas można również obserwować gwiazdy jako punktowe źródła, gwiazdy, które są aktywne radiowo, i próbować odkrywać wokół takich czerwonych karłów właśnie planety, i to zupełnie, zupełnie mało masywne. Przypominam, oglądamy na żywo gwiazdę Solaris, wokół której krąży planeta Pirx. Dlaczego my mamy taki sentyment do tej gwiazdy i do tej planety? Otóż rok temu Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła i zachęciła internautów z całego świata, z wielu krajów, do tego, żeby nazywali swoje takie pary, gwiazda, planeta, nazwami, które są związane z danym krajem czy z kulturą danego kraju. Nasza para, gwiazda i planeta, która została odkryta właśnie przez Polaków, przez zespół profesora Niedzielskiego, również została wyznaczona do nazwania. Internauci z całej Polski mogli właśnie chyba od września, z tego co pamiętam, głosować i oddawać swoje głosy. No i co się stało? Okazało się, że polscy internauci inaczej nazwali tę parę, nazwali ją nazwami, właściwie postaciami z twórczości Andrzeja Sapkowskiego, Geralt i Ciri. Ta para tak miała się nazywać według internautów. Drugie miejsce. To był gigantyczny sukces. To zdaje się, że byliśmy najliczniej głosującym krajem na świecie. Ale to jest właśnie nasza cecha, że jak się potrafimy zmobilizować. Takie precyzyjne informacje były w Uranii. W ogóle może warto wspomnieć, na kanale Astronarium też oczywiście. Że tę całą akcję prowadził nasz kolega Krzysztof Czart, który w tej chwili pilnie tam przeprowadza tę transmisję na kanale Astronarium, który jest takim PR-owym przedstawicielem Międzynarodowej Unii w Polsce. No Międzynarodowej Unii Astronomicznej. I rzeczywiście ten sukces, jak gdyby ilościowy, w ogromnej mierze zawdzięczamy jemu. Próbował konferować czy negocjować z Unią Międzynarodową, żeby jednak to, jak gdyby, przychylić się do tej opinii internautów. No niemniej jednak Unia Międzynarodowa uznała, że proza Sapkowskiego, że bohaterowie prozy Sapkowskiego to jest znak towarowy. Być może w związku z tym, że akurat serial... A Solaris też jest znakiem towarowym, no przecież autobusy nawet Solaris jeżdżą. A no właśnie. No więc... Ja natomiast się cieszę, że chociaż moja propozycja była jeszcze inna, moją propozycją, bo też wziąłem udział w tym plebiscycie, był Piast
jako gwiazda i Rzepicha jako planeta. Można było to rozwijać o kolejne... Mam tutaj pytanie jednego z naszych internautów. Co to znaczy, że Aleksander Wolsztan, odkrywca pierwszej w historii planety pozasłonecznej? Można prosić o odnosik bądź informację potwierdzającą. Otóż, szanowni państwo, profesor Aleksander Wolsztan, prowadząc obserwacje... Chyba z tego, co pamiętam, pulsara. Tak, no było w wykładzie dokładnie o tym wykładzie, to można zawsze się cofnąć, ale internaucie, który zadał dokładnie w tej chwili zapytał, to jeszcze raz przypomnijmy, profesor Aleksander Wolsztan na początku lat 90., 90., 91. rok przy pomocy największego wówczas na świecie radioteleskopu w Arecibo na Puerto Rico, zresztą ten teleskop ostatnio uległ jakiejś awarii, jakiemuś zniszczeniu, to możecie też zobaczyć. Liny tam pękły. No właśnie, coś popękło. Część czaszy spadła na górze. Znaczy część urządzenia na czaszę spadła. Ale właśnie tym wielkim, potężnym radioteleskopem profesor Aleksander Wolsztan obserwował pulsara i zaobserwował pewne nierówności w jego funkcjonowaniu, w jego tym sygnale, który do nas dociera. Taki pulsar to jest idealny zegar, tak można sobie wyobrazić, który sobie tam tyka. I to, co zaobserwował profesor Wolsztan, zresztą to jest metoda znana już od czasów starożytnego Egiptu. Filipie, możemy się na drugi teleskop przełączyć? Czy my jesteśmy na drugim teleskopie już w tej chwili? To przełączmy się na drugi teleskop na żywo, na ten teleskop na żywo. To jest właśnie ta najjaśniejsza gwiazda w polu widzenia. Czy to jest ta kolorowa... No właśnie, to próbujemy się na kolorową taką... To jest ta kolorowa kamera z tego, tak? Z tego, co pamiętam, tak? No to jest... Tak, no to jest właśnie ta najjaśniejsza gwiazda w polu widzenia. Próbujemy tutaj, może poustawiamy jakieś parametry, może uda nam się zobaczyć jakąś... ten pomarańczowy kolor tego karła. Bo to jest karzeł, zwiększmy może właśnie ekspozycję. No zobaczymy, może nam się uda. Dobrze, ale wracamy do opowieści związanej z panem profesorem Aleksandrem Wolsztanem. No więc to, co metodę, którą zastosował profesor Wolsztan, to jest tak zwana metoda chronometrażu. Po prostu obserwując zegar, sygnał, który przychodzi od tego zegara, przychodzi trochę później, kiedy zegar jest dalej i trochę szybciej, kiedy zegar jest bliżej. I pulsar pod wpływem planet, które dookoła niego krążą, no też krąży wokół wspólnego środka masy i ten sygnał ulega cyklicznym opóźnieniom albo przyspieszeniom. I dzięki temu można było odkryć tam najpierw dwie, potem trzecią planetę. To jest metoda, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem cyklicznym, obserwując je wiele razy, bardzo długo, można ten okres tego zjawiska cyklicznego wyznaczyć bardzo dokładnie. Już starożytni kapłani w Egipcie, właśnie korzystając z metody chronometrażu, to jest, można powiedzieć, że to najstarsza metoda astrofizyczna, potrafili bardzo z dokładnością do minut wyznaczyć rok zwrotnikowy, wyznaczyć okres Saros, dzięki czemu można było przewidzieć analogiczne zaćmienia Słońca. Panie profesorze, pytanie jeszcze jednego z naszych internautów. Czy każda odkryta planeta jest od razu nasłuchiwana w celu odkrycia cywilizacji technicznej? Oczywiście, no, oczywiście nie, dlatego że najpierw musimy zobaczyć, czy dana planeta spełnia te parametry, które nam się wydaje, że no, pomagają na stworzenie życia. Poza tym właśnie musi ta planeta krążyć w tak zwanej strefie życia lub jej księżyce. Potem dzisiaj tak naprawdę chyba nie mamy tych możliwości wielkich, technicznych jeszcze i mamy za mało radioteleskopów tak naprawdę, żebyśmy mogli nasłuchiwać wszystkie planety w celu odkrycia aktywności radiowej czy technicznej takich cywilizacji. No przede wszystkim, jeżeli sobie wyobrazimy te gigantyczne odległości we Wszechświecie, no to taki sygnał radiowy musiałby być no niezwykłej zupełnie mocy, żeby był w stanie dotrzeć do jakiejkolwiek innej cywilizacji. Można przypuszczać, że w galaktyce takiej jak Droga Mleczna czy M31, w wielkiej galaktyce zawierającej kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów gwiazd, no w danym czasie egzystuje być może jedna, może dwie cywilizacje. Czyli żeby przesłać sygnał z Truszczyn, że jesteśmy i nadajemy, żyjemy,
umiemy posługiwać się rozumem, prądem elektrycznym, mamy nawet internet, musielibyśmy ten sygnał nadawać pewnie przez milion lat, żeby powstała inna cywilizacja, która mogłaby go akurat odkryć. Ale jest na to sposób, z którym się podzielił w odcinku Astronarium właśnie o cywilizacjach pozaziemskich profesor Marek Abramowicz, wybitny polski astrofizyk. Mianowicie takim pomysłem jest umieszczenie planety czy obiektu, a najlepiej czarnej dziury, obiektu takiego o masie, no przynajmniej Jowisza, wokół centralnej czarnej dziury w galaktyce. Wiadomo, że wszystkie cywilizacje no, muszą spojrzeć gdzieś tam do centrum galaktyki, gdzie w większości galaktyk znajduje się masywna czarna dziura. I takiego Jowisza, a najlepiej właśnie zgniecionego do rozmiarów czarnej dziury, postawić na tak zwanej ostatniej stabilnej orbicie. Żadne ciało na tej orbicie nie może trwać długo, nie mówiąc już o tym, że wiecznie, ona musi po prostu spaść na tę masywną czarną dziurę. Czyli żeby ona mogła tam istnieć, trzeba podtrzymywać jej żywot. To jest dla kogoś, kto ma wyobraźnię, bardzo proste. Wystarczy zogniskować energię jednego pulsara gdzieś przez milion lat i popychać ten obiekt na tej orbicie i on, dostarczając mu energii, on nie spadnie. Dlatego trzeba mu dostarczać energię, bo ten układ emituje falę grawitacyjną i traci energię, więc ten Jowisz musiałby spaść na tę czarną dziurę. Ale tę falę grawitacyjną cywilizacja taka jak nasza potrafi odebrać. I gdybyśmy odebrali taką falę grawitacyjną od Jowisza krążącego wokół, na ostatniej stabilnej orbicie wokół centralnej czarnej dziury w Drodze Mlecznej, mielibyśmy absolutną pewność, że to jest sygnał od obcych. Profesor Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny pisma Urania, współtwórca programu Astronarium i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, jest naszym gościem w Obserwatorium w Truszczynach i w siedzibie Fundacji Nikolaus Kopernikus, zresztą jest też honorowym prezesem naszej fundacji. Dziękuję panie profesorze za te bardzo ciekawe wyjaśnienia. Nasi internauci oczywiście są aktywni, są ciekawi, więc ale słuchajcie, Google i tam wszystkie informacje się znajdują, takie właśnie informacje dotyczące odkryć planet, odkryć przez Polaków i tak dalej. Możecie znaleźć, przecież jest też wspaniały projekt OGLE, który jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski i obserwacje i odkrycia tak naprawdę bardzo wielu planet dzięki to temu projektowi. To jest też projekt na miarę Nagrody Nobla. Zresztą bardzo wielu astronomów, którzy w tej chwili funkcjonują i pracują przy tym projekcie, pewnie też niektórzy z nich nas słuchają, więc bardzo serdecznie was pozdrawiamy. To jest właśnie taki projekt, dzięki któremu poznajemy nowe światy, dzięki któremu pewnie w przyszłości również jest szansa na to, że być może gdzieś na tych planetach znajdziemy życie, o które pytają. Przypomniała mi się anegdota tutaj, jeżeli mi pozwolisz ją opowiedzieć. Pozwolę, a ja w tym czasie pójdę po książkę o Marsie. Dobrze. Bo jeszcze opowiem o Marsie. Przypomniała mi się anegdota i to taki wątek będzie w najbliższym, za dwa tygodnie premiera, odcinku Astronarium o niespokojnym niebie, o wybuchach gwiazd supernowych, o pływowych pływaniach się gwiazd, rozrywaniach się gwiazd wokół czarnych dziur. Przypomniała mi się anegdota, kiedy tutaj przy pomocy takiej papierowej mapki szukałem gwiazdy Solaris. Przypomniała mi się anegdota, kiedy po raz ostatni, 14 lat temu, poszukiwałem, też używałem takiej papierowej mapki. Historia była niezwykła, związana w pewnym sensie z projektem OGLE, projektem, którego pomysłodawcą jest profesor Bohdan Paczyński, który był zaprojektowany po to, żeby odkrywać niewidoczne ciała w kosmosie, takie jak swobodne czarne dziury, swobodne planety, czy jakieś ciemne gwiazdy, poprzez tak zwany efekt mikrosoczewkowania, czyli kiedy taki obiekt przechodzi na tle jakiegoś jaśniejszego, odległego źródła, skupia jak w soczewce światło i
taki obiekt ulega pojaśnieniu. Dla bardzo odległych obiektów, takich jak kwazary i bardzo masywnych i odległych źródeł grawitacyjnych, tak jak na przykład gromady galaktyk, możemy obserwować wręcz rozszczepienie takich obrazów, tych odległych obiektów. To się nazywa wtedy soczewka grawitacyjna. Wtedy, kiedy obserwujemy tylko pojaśnienie, to się nazywa i dotyczy to na ogół właśnie obrębu gdzieś naszej galaktyki i obiektów gwiazdowych, to się nazywa mikrosoczewka grawitacyjna. No i te 14 lat temu, będzie o tym też właśnie w astronarium, wybuchła gwiazda. To wtedy jeszcze byłem aktywnym bardzo astronomem. Pracowaliśmy razem z takim moim kolegą bułgarskim, żyjącym już niestety, profesorem Tomą Tomowem i grupą naszych uczniów, doktorantów, studentów. Kiedy wybuchała gwiazda na niebie, mając 100 metrów od biurka do teleskopu, szybko biegliśmy, byle tylko pogoda była, tak jak tu dziś w Truszczynach, biegliśmy, robiliśmy jej obserwacje, mierzyliśmy jasność, robiliśmy widma. No i kiedyś jesienią taką, na przełomie października, listopada, wybuchła jakaś taka gwiazda gdzieś chyba w Kasiopei. Nie było, lało. Wreszcie na początku listopada zrobiła się pogoda. Nasz przyjaciel Krzysztof Czart, pozdrawiam Krzysztofa, który tam pilnuje nas teraz na kanale Astronarium, poszedł do teleskopu zrobić widmo tej gwiazdy. No bo po widmie możemy określić, o tym też będzie w Astronarium, określić, co to jest za obiekt, a czy to jest supernowa, czy to jest nowa, jaki typ i tak dalej, i tak dalej. No i poszedł do teleskopu, telefonuje do mnie, słuchaj, przyjdź tutaj, ja chyba nie umiem zidentyfikować tej gwiazdy. No ja przychodzę, no i właśnie z taką nieśmiertelną, prawdziwą mapką na papierze, kręcę tą mapką w lewo, w prawo, odwracam zwierciadlanie i porównuję z tym, co jest na ekranie i mówię, Krzysztof, no dobrze zidentyfikowałeś tę gwiazdę. On mówi, jak to? Przecież to widmo jest zupełnie jak widmo Wegi, zwyczajnej gwiazdy takiej tak zwanego typu A0. No nie może być gwiazdy nowej, supernowej, jakiejkolwiek wybuchającej gwiazdy, która miałaby widmo jak zwyczajna gwiazda. Ja mówię, no właśnie, odkryłeś w tej chwili najbliższą Ziemi soczewkę grawitacyjną. No i rzeczywiście tak się okazało, jest to zupełnie niezwykła historia i jest to ostatni raz przed dniem dzisiejszym, kiedy używałem papierowej mapki nieba. No właśnie, taka bardzo ciekawa historia. Panie profesorze, pan te, ale papierów trochę pan przywiózł ze sobą. No to, to co, zaczniemy od... Przypominam, oglądamy na żywo. Tutaj ta gwiazda właśnie, ta najjaśniejsza w polu widzenia, przez drugi nasz teleskop, to jest na żywo obraz w tej chwili gwiazdy Solaris. Gwiazdy, wokół której krąży planeta Pirks, którą odkrył zespół pana profesora Andrzeja Niedzielskiego. Andrzej Niedzielski, który już był razem z nami, pozdrawiamy Andrzeja, który pewnie szykuje się do kolejnych odkryć planet krążących wokół innych gwiazd i jego zespół. Grzegorz, doktor Grzegorz Nowak, który pracuje właśnie gdzieś tam na Kanarach, pewnie teraz no, już jest ciemno na tych Kanarach, może gdzieś tam pracuje przy teleskopie w ciągu dnia, bardzo ciepło. Ale też Gracjan Maciejewski, który poszukuje takich planet teleskopem w piwnicach. No dobrze, ale co mamy tutaj? Mamy profesorze tutaj trochę papierów, kryptoreklamę, proszę, do kamery. Do kamery, nie, no to do kamery. Widać, o tak? O tak będzie widać. Dobrze. Tak jest Oprócz tego, że jestem jednym ze scenarzystów Astronarium, przede wszystkim od 10 lat. Maciej, tutaj będziesz sobie mógł w tym, tutaj masz podgląd. Jestem naczelnym redaktorem dwumiesięcznika Urania, Postępy Astronomii. Jest to bardzo nobliwe czasopismo, które właśnie obchodzi, i to przez 3 lata, aż obchodzi 100 lat. Dlatego, że w 1919 roku trzech maturzystów, Jan Mergenthaler, Stanisław Mrozowski i Stefan Kaliński, miłośników astronomii, założyło taką gazetkę i tutaj mam, i to jest ciekawość, jak ta gazetka wyglądała, bo zupełnie niedawno wydaliśmy reprint, czy to będzie? Ja będę trzymał. O właśnie. Zupełnie niedawno wydaliśmy reprint drugiego i trzeciego numeru z 1920 roku, a więc dokładnie sprzed 100 lat. Ten reprint drugiego numeru jest dostępny z numerem specjalnym
podczas tej lockdownu wydanym numeru specjalnego Uranii, a numer trzeci, który sprzed 100 lat, z 1919 roku, będzie dostępny z piątym numerem Uranii tegorocznym, dla prenumeratorów niestety tylko, ale zachęcamy do prenumeraty. I on jest o tyle niezwykły, ten trzeci numer, że otwierającym go artykuł, tym sprzed 100 lat, jest młodego Jana Mergenthalera opowieść o zaćmieniu słońca, które w 1919 roku obserwował Sir Eddington na prośbę Einsteina. Jak Państwo wiecie, przynajmniej część z Państwa wie, ta obserwacja, Einstein później powiedział, że to był dostał te wyniki, że to był najszczęśliwszy dzień w jego życiu, ponieważ to, co zmierzył Eddington, że gwiazdy podczas zaćmienia słońca widoczne są jak gdyby pozornie trochę dalej od siebie na tle, niż są widoczne wtedy, kiedy słońca nie ma. Dlaczego? Właśnie przez soczewkowanie grawitacyjne, przez to, że ogromna grawitacja słońca zmieniła, zaokrągliła, powiedziałbym, przestrzeń wokół siebie. Te gwiazdy były widoczne pod trochę większym kątem. Jan Mergenthaler, chłopiec 19-letni, późniejszy heliofizyk, twórca wrocławskiej heliofizyki, już w konkluzjach mówi, że hipoteza pana Einsteina, że to zakrzywienie przestrzeni, jest najbardziej prawdopodobna. Cały numer będzie, ten piąty, będzie dedykowany zaćmieniom słońca. Mam nadzieję, że znajdzie się tam również relacja Roberta ze swoich wypraw. Chcesz powiedzieć, że zmuszasz mnie do tego, żebym ja na kuchetki napisał, rozumiem. Tak, no obiecałeś, ale jednocześnie mam nadzieję, że tam była cała ekipa filmowa, że będziemy mieli też dostęp do tych filmów. Te filmy już niedługo będzie można zobaczyć o zaćmieniu słońca. Film, który zrealizował i Michał Juszczakiewicz, i Bogumił Radajewski, już w przyszłym tygodniu, w piątek Michał Juszczakiewicz, a w niedzielę Bogumił Radajewski. Dwa filmy z 2017 roku z zaćmienia w Stanach Zjednoczonych i z 2019 roku z Chile. Tam był Bogumił Radajewski i tam zrealizowaliśmy też wspaniały dokument, który opowiada o naszej narodowej wyprawie śladami Ignacego Domejki na całkowite zaćmienie słońca właśnie do Chile. No i korzystamy z tej okazji, chcemy skorzystać z tej okazji w Uranii, tej, która się ukaże za dwa, no może półtora miesiąca, wspomnień tych związanych z zaćmieniem, dlatego chociażby, że kolejne zaćmienie, które będzie widoczne w Ameryce Południowej, na które wiele wypraw się szykowało z powodu tej pandemii. Najprawdopodobniej, my też się szykowaliśmy, nie dojdzie do skutku. No, między innymi mieliśmy jechać z kamerami, towarzyszyć ekipie wrocławskich heliofizyków, którzy próbują znaleźć pewne efekty w koronie słonecznej. Przypominam, oglądamy Solarisa, gwiazdę Solaris, bo to wieczór Solarisa i Pirksa. Jeżeli są nowi internauci, to przypominam, jak znaleźć gwiazdę Solaris. Ja za chwilę będę pokazywał to na żywo, tylko będę musiał się przenieść do jednej z naszych kamer, która jest za panem profesorem Mikołajewskim, i wtedy skieruję tę kamerę na niebo i pokażę na żywo te gwiazdozbiory, które są wokół Solarisa. Przypomnę, Solaris znajduje się w gwiazdozbiorze Pegaza, ale bardzo blisko gwiazdozbioru Delfina. Tu jest gwiazdozbiór tutaj, bo ja widzę lewo na prawo. Tutaj widzicie na tej mapie wydrukowanej, ona się odbija trochę, o tak będzie lepiej, gwiazdozbiór Delfina, a gwiazda jest właśnie tutaj dalej. I my w tej chwili tę gwiazdę tutaj na górze, ta jasna gwiazda, Filip zmniejszył, zaraz powiększysz. Ta jasna gwiazda jest tutaj widoczna, a Filip, jakbyś mógł powiększyć, ja pokażę właśnie tę mapkę. O, widać tutaj gwiazdozbiór Delfina, no i tutaj jest właśnie Solaris, tutaj niżej jest gromada kulista. Przełączmy się może na ten slajd, gdzie mamy pokazane na mapie właśnie, jak to dokładnie wygląda. Nie, to jest drugi slajd, ten taki, gdzie jest Delfin. O właśnie, dokładnie. Tutaj widzicie po prawej stronie na górze, nade mną, tutaj jest Delfin, gwiazdozbiór Delfina. Tutaj po lewej stronie mojej
jest gromada kulista M15, a między dokładnie gromadą kulistą, a tym charakterystycznym układem gwiazd, które znajdują się w gwiazdozbiorze Delfina, znajdziecie gwiazdę Solaris, którą pokazujemy cały czas na żywo, wokół której krąży planeta Pirx, odkryta w 2009 roku przez zespół profesora Andrzeja Niedzielskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. Przypomnę, moim gościem jest pan profesor Maciej Mikołajewski, który jest redaktorem naczelnym pisma Urania Postępu Astronomii. Uranie już pokazywaliśmy, ale mamy jeszcze dwa wydawnictwa, które chcielibyśmy wam zaprezentować, skoro jest taka okazja, a tam Mars, panie profesorze, Mars i Księżyc, pięknie, widać piękny wschód Marsa i Księżyca, który już tam za drzewami u nas, za tą linią drzew się pojawił. Ja mam ze sobą książkę, która została wydana, jakbyśmy mogli powiększyć w tej chwili na chwilę obraz nasz tutaj ze studia. To jest książka Planeta Mars, ostatnia książka napisana przez profesora Hieronima Hurnika. W wieku 100 lat. No prawie 100 lat pan profesor miał, jak odszedł od nas do gwiazd, pozostawiając właśnie to dzieło, chyba najładniej wydana książka ze wszystkich dzieł pana profesora Hurnika z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania. To jest kompendium wiedzy o Marsie, myślę, że jeszcze bardzo długo aktualne, dopóki nie zostaną znalezione ślady życia na Marsie, i polecamy tę książkę, w szczególności w tym czasie właśnie, kiedy jest ten okres najlepszej możliwego układu na orbicie Ziemia-Mars, bo Mars zbliża się w tej chwili, a właściwie Ziemia dogania Marsa na orbicie. Już 5 albo 6 października największe zbliżenie, 62 miliony kilometrów tylko będzie dzieliła odległość odległość między Ziemią a... Rzut kamieniem po prostu. Dokładnie, takim marsjańskim. Tak? Uwaga wtedy na głowy, bo może coś tam spaść na głowę, w szczególności jakiś marsjański meteoryt. Wtedy właśnie będzie można oglądać Marsa w całej okazałości. Ta czapa polarna, którą można jeszcze było widzieć kilka miesięcy temu, ona się zmniejszyła, no ale no, myślę, że Mars też jest bliżej Słońca, ta orbita, ekscentryczność orbity Marsa jest dość spora. Już za kolejne 2 lata ta odległość będzie większa, te wielkie opozycje się kończą. Dwie wielkie opozycje Marsa 2 lata temu i właśnie w tym roku, i kolejne tak duże zbliżenie Ziemi i Marsa dopiero za 15 lat, więc jest okazja. I przy okazji zachęcam do tego, żeby zajrzeć do sklepiku Urani, i tam ta książka jest do nabycia, można ją nabyć. To jest naprawdę niezwykłe kompendium wiedzy, a jeżeli nie uda się wam wejść do sklepiku, to można się kontaktować bezpośrednio z nami, z Fundacją Kopernikus, przez wiadomości facebookowej też tę książkę nabyć. Gorąco polecam, pan profesor zresztą recenzował tę książkę. Jeśli chodzi o Marsa, to może warto jeszcze dorzucić, że ten Mars, który się zbliża do opozycji, wreszcie na tym Marsie ustały burze piaskowe. Wreszcie widać, widać nawet przez niewielką lunetę, przez niewielki teleskop. A przez jaki teleskop, jak się zorientować w tym gąszczu różnych propozycji rynkowych, też niedługo będziemy pokazywali tutaj z Truszczyn w specjalnym programie transmitowanym w internecie. Także zachęcam śledzić tutaj wiadomości z Truszczyn, bo o Marsie, o lunetach właśnie do pokazów nieba, o teleskopach. O tym, przez jaki sprzęt, słuchajcie. Co przez lornetkę, co przez 5-centymetrową lunetę, co przez 20-centymetrowy teleskop można zobaczyć, jaki jest stosunek ceny do tego, co można zobaczyć. Jeżeli jeszcze nie macie sprzętu, albo dzisiaj podejmujecie decyzję, to poczekajcie jeszcze te kilkanaście dni, bo my przygotujemy dla was specjalny program taki przed Nocą Planet, którą planujemy w drugiej połowie września. I wtedy, zanim się zrobi ciemno, my tutaj wystawimy teleskopy i z ekspertami od tych teleskopów będziemy opowiadali o tym, jaki sprzęt wybrać do oglądania obiektów właśnie tych, o których pan profesor mówi, czyli planet, ale też czy odpowiem na pytanie, czy jest jakiś teleskop uniwersalny, który można oglądać i planety, i na przykład obiekty tego głębokiego nieba,
typu galaktyki i mgławice. A do komety najlepsza była lornetka. Do komety była najlepsza lornetka, ale przez kilka dni nawet zwykłe oko wystarczyło, żeby dostrzec warkocz komety i głowę, piękną głowę komety, która wokół tego jądra kometarnego się pięknie prezentowała. Może wróćmy do księgarni na chwilę. Księgarnia. Przypominam, oglądam, ale ja przypomnę cały czas, bo dołączają do nas internauci, jedni kładą się spać, inni się budzą i dołączają do nas. Przypominam, oglądamy gwiazdę Solaris i planetę Pirx, której nie dostrzeżemy, ale ta planeta Pirx krąży wokół Solarisa. A mówi Robert Szaj, gospodarz obserwatorium. W Truszczynach. I pan profesor Maciej Mikołajewski, który jest gospodarzem z kolei kanału Astronarium, pisma i łam pisma Urania Postępu Astronomii i też jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Właśnie, wróćmy do Uranii. Pokazywałem starą Uranię sprzed 100 lat i nasz numer specjalny Uranii, pokaż Robercie dobrze do kamery, sprzed samego, że tak powiem, środka lockdownu, numer specjalny, można go kupić cały czas z reprintem numeru drugiego numeru Uranii z 1920 roku. Mówiłem o Uranii, o zaćmieniach Słońca, o Słońcu, która będzie za 2 miesiące, ale niewiele mówiłem o Uranii, którą teraz można kupić w Empikach, w salonach prasowych albo zamówić w naszej księgarni internetowej Uranii. Też ciekawy numer, chyba każdy jest ciekawy. Okładkowe tematy to jest oczywiście kometa, czas komety, wiele zdjęć, ale wiele też pierwszych naukowych informacji na temat komety. Amatorskich i wiele obserwacji, przepięknych obserwacji amatorskich. Z tyłu, na okładce z tyłu piękne zdjęcie Piotra Majewskiego. Komety. Pozdrawiamy Piotra, Radio Planet i Komet. Radio Pomorza i Kujaw, publiczna rozgłośnia radiowa, która na Pomorzu i Kujawach nadaje w Bydgoszczy i w Toruniu. Tak jest. I piękne zdjęcie komety z radioteleskopem. Oprócz tego w tym numerze Urani niezwykły zupełnie artykuł, który ma cechy właściwie artykułu naukowego z dziedziny historii nauki. Moich przyjaciół Macieja Nowackiego i Grzegorza Szychlińskiego. Grzegorza możecie też Państwo podziwiać w kilku odcinkach Astronarium. Na temat lunet Heweliusza. O tych lunetach Heweliusza jest wiele legend. Wiadomo, że Edmund Halley przyjechał z Londynu sprawdzać, czy pomiary astrometryczne przy pomocy tych tradycyjnych przyziernikowych kwadrantów Heweliusza, czy są dobre. Okazało się, że są dobre, ale przecież Heweliusza pokazuje się z tymi jego monstrualnymi lunetami soczewkowymi i koledzy w tym artykule dociekają, dlaczego Heweliusz nie stworzył księgi, dzieła o planetach. Po prostu i docierają do autentycznych soczewek szlifowanych przez Heweliusza. Niestety okazują się one słabej jakości. Już nie mówię o tych monstrualnym, tym blisko 50-metrowym teleskopie, który się giął i którym właściwie nie można było na żadnej gwiazdy ucelować. Bardzo szczegółowy artykuł na ten temat, jego pierwsza część o lunetach Heweliusza w tej najnowszej Uranii. Wiele legend związanych z tymi teleskopami Heweliusza jak gdyby upada, co oczywiście nie umniejsza w żaden sposób Heweliuszowi. Jest to gdański astronom, któremu wszyscy, że tak powiem, kłaniamy się za jego osiągnięcia. Jednym z jego osiągnięć jest odkrycie gwiazdy nowej w Łabędziu. Wykroił dla niego Liska, czyli taki specjalny gwiazdozbiór. Gwiazda ta nowa Heweliusza okazała się pierwszym obserwowanym we Wszechświecie zderzeniem gwiazd. Także tego typu historie. I ostatnim tematem w tejże Uranii... To ja zaraz otworzę. Jest okładkowym. Tak, ale co mam pokazać? Nie. Ja muszę sobie przypomnieć. Aha, dobrze, to jest bardzo ważny temat. Początki planetariów. Niezwykły zupełnie artykuł. W
spisany przez Macieja Mazura. Maciej Mazur to jest taka legendarna postać Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W dużej mierze inicjator powstania tych planetariów. Maciej Mazur ma już też 95 lat, był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i on ten fantastyczny rozwój polskiej astronomii, to, że Polska Szkoła Astrofizyki jest jak gdyby dzisiaj jedną naprawdę z ważnych na świecie, że to wszystko zawdzięczamy budowie planetariów, w szczególności temu pierwszemu wielkiemu planetarium, mianowicie planetarium śląskiemu. W Chorzowie. Tak. Szanowni Państwo, przypominam, oglądamy gwiazdę Solaris. Macie obraz tej najjaśniejszej gwiazdy, która jest w tej chwili w środku pola i w środku naszego kadru. Są dwa pytania, no, takie dość szczegółowe. Jedno takie natury raczej futurologiczne. Pierwsze dotyczy takiej bardzo szczegółowej wiedzy, gdzie najbliżej naszego Układu Słonecznego znajdują się odkryte księżyce lub planety znajdujące się w strefie życia. Proszę także o podanie przybliżeń odległości. My nie jesteśmy taką encyklopedią, ale dziękuję za to pytanie. Postaram się na to pytanie w komentarzach odpowiedzieć. To pewnie jest kilkadziesiąt lat świetlnych w tej odległości. Proxima Centauri ma planety, które zdaje się, że tam czyli 4 lata świetlne zahaczają. Jeśli dobrze pamiętam, można poszukać któregoś z astronarium, czy właśnie tam dokładnie na ten temat zaraz po odkryciu. W tej chwili już chyba są dwie planety wokół tej Proxima Centauri. Wielu ludzi uważa, że wybijcie sobie z głowy życie na takich planetach wokół takich małych, karłowatych gwiazd, bo one są szalenie aktywne, tak rozbłyskowo, magnetycznie, tam pola magnetyczne, te lokalne takie, które tworzą plamy na Słońcu. Może one nie są jasne, są jasne w świetle widzialnym, ale w innych długościach fal i w innych obszarach aktywności są niezwykle aktywne. Jeżeli te planety nie mają silnego z kolei swojego pola magnetycznego, no to tam raczej chyba życie może zostać wymieszone. To jest rozpowszechniany pogląd, że nie ma mowy o życiu, bo te gwiazdy, te małe, karłowate, czerwone karły sieją cząstkami tego wiatru gwiazdowego na tysiące większych mocach niż nasze Słońce i tylko pole magnetyczne, atmosfera są w stanie to uchronić. Ale jednocześnie warto pamiętać o tym, że fenomenem życia na Ziemi prawdopodobnie nie jest sam fakt, że jest to życie. Ja wierzę w to, że jeszcze za mojego życia, już mam swoje lata, dowiemy się o istnieniu jakichś tam cyanobakterii na którymś z księżyców Jowisza czy Saturna na Europie albo na Enceladusie pokrytych oceanami. Fenomenem życia na Ziemi jest zróżnicowanie tego życia. Są te miliony gatunków, które współistnieją jakoś w środowisku, a to było możliwe właśnie dzięki zmieniającym się warunkom na życia, zmianom klimatu, katastrofom, spadkowi planetoidy, które pozabijały dinozaury i te szczury, myszy wylazły z nory i w tej chwili nadają struszczyn. No właśnie, my nadajemy struszczyn, przypominam gwiazda Solaris, ja za chwilę podejdę do naszej kamery i pokażę troszeczkę szersze pole widzenia, tak żebyście mogli zobaczyć, gdzie tę gwiazdę Solaris możemy zobaczyć. I jeszcze jedno pytanie dotyczące przyszłości, czy w ciągu kilku, pięciu, dziesięciu lat będziemy w stanie za pomocą tych największych teleskopów, między innymi planowanemu teleskopowi, który już niedługo ma znaleźć się na orbicie Jamesa Webba, czy będziemy mogli spektroskopowo podglądać to, co dzieje się w atmosferach planet, badać ich składy? No pewnie tak, pewnie te największe teleskopy właśnie temu mają służyć. Tak, te największe teleskopy mają właśnie obserwować atmosfery innych planet, te charakterystyczne cechy dla życia, bo przecież atmosfera Ziemi jest zupełnie przetworzona przez biosferę. Kiedyś nie było w ogóle tlenu, prawda? Tak, tylko był dwutlenek węgla. Tak, a kiedyś było tego tlenu też znacznie więcej niż jest teraz. No właśnie, ale dwutlenku węgla było jeszcze więcej. No w każdym razie wracając do poprzedniego wątku, myślę, że tak, te planety bombardowane przez cząstki promieniowania wiatru gwiazdowego, to są zresztą planety bliskie, które prawdopodobnie synchronicznie krążą, że cały czas jedną stroną są zwrócone do swojej gwiazdy. Być może gdzieś tam na linii między dniem i nocą, czyli między tą półkulą planet zwróconą do gwiazdy i odwróconą, być może tam nie tylko, że są warunki do życia, ale są
te warunki, te okoliczności niesprzyjające spowodowały mutacje, które doprowadziły do zróżnicowania tego życia takiego podobnego do naszej Ziemi. Bardzo na to liczę. Pozdrawiamy wszystkich fanów astronarium, czytelników Urani Postępów Astronomii i naszych fanów, którzy przyglądają się temu, co się dzieje w Truszczynach i Fundacji Nicolaus Copernicus. I o jednym z tych wydawnictw jeszcze pan profesor w tej chwili właśnie trzyma na kolanach. Jedno z wydawnictw, które Fundacja Nicolaus Copernicus kilka miesięcy temu zakończyła pracę nad tym wydawnictwem, prawie dwuletnią ciężką pracę, wydawnictwo sfinansowane dzięki wsparciu projektowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest dzieło, dwuletnie dzieło, które stworzył Przemek Ruć, pan profesor Mikołajewski. I Robert Szaj. I tutaj powstało w Truszczynach, siedzieliśmy nad tym prawie dwa lata. Trafiło już do wielu... To jest już drugie właściwie wydanie tej książki. Ja wezmę może tutaj z tej kamery, a Filip przybliży je do... A, no jeszcze, jeszcze przepraszam, Sebastian Soberski pracował nad tym, dlatego że Sebastian nagrał płytę, która jest w środku, która jest na końcu. Tutaj na końcu jest dołączona płyta. Sebastian wspierał mnie przy realizacji, to jest właśnie płytka, która jest w środku z dźwiękami kosmosu, ale też z projektem The Voices of the Cosmos. Pozdrawiamy wszystkich twórców tego projektu. Mamy jeszcze ostatnie egzemplarze tego niewidzialnego przekazu. Ale co to jest za książka przede wszystkim? Trzeba powiedzieć, no właśnie, dla kogo? No właśnie, jest dla kogo? Książka niezwykła jest dlatego, że jest to książka napisana Braillem, ogromną czcionką, na tle której drukiem, jest tak zwanym drukiem powiększonym, czyli drukiem powiększonym i na tym tle jest czcionka Braille'a, czyli to jest książka dla wszystkich słabowidzących i niewidzących brailujących. I to już jest drugie jak gdyby podejście do tej książki. Jest to prawdopodobnie jedyne takie wydawnictwo na świecie o tej objętości. Może Robercie pokaż któryś z rysunków, bo to jest też niezwykłe, że są w niej rysunki, które są też uwypuklone właśnie dla osób niewidzących. Nie widać tego nie będzie widać, ale one są wszystkie uwypuklone, są wszystkie plastyczne, są wszystkie trójwymiarowe. To jest zupełnie niezwykła tutaj praca Fundacji Nicolaus Copernicus. Dla osób każdy z tych kolorów też ma inną strukturę w dotyku. To jest na przykład porównanie wielkości gwiazd we wszechświecie, w naszej galaktyce. To ma wszystko strukturę. Ja dotykam teraz. No właśnie, ta ręka to nie jest moja trzecia ręka, tylko to jest ręka pana. Czuje? To jest zupełnie. To Robertowi zawdzięczamy taką tutaj inicjatywę. Robert jest działaczem w sporcie paraolimpijskim, jest uczulony na osoby niepełnosprawne i mogę tyle, my tej książki nie możemy sprzedawać i nigdy nie będziemy sprzedawać, natomiast ona jest dostępna bezpłatnie. Ale... prosimy jakoś udokumentować, tak, że rzeczywiście osoba, która otrzyma tę książkę, jest osobą niewidomą, słabowidzącą, niewidomą brajlującą, znaczy, albo słabowidzącą. Ja powiem, jakie warunki. No, musi oczywiście taka osoba przedstawić nam kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub opiekun takiej osoby lub przyjaciel, bo bardzo wielu znajomych takich osób niepełnosprawnych do mnie się zwracało i ja przekazywałem te książki. Zostały, tak jak powiedziałem, ostatnie egzemplarze z naszego projektu. Nie jest gadżet. To jest naprawdę rzecz niezwykle potrzebna dla osób niewidzących. Chcemy je udostępniać. Udostępnić może to zarówno bezpośrednio tutaj zgłaszając się do fundacji, ale również w księgarni Urani, także pisząc do redakcji Urani, dokumentując tę taką osobę, która, dla której ta książka byłaby potrzebna. Też mamy jeszcze kilka egzemplarzy i możemy ją bezpłatnie wysłać. Pokażmy obraz Solaris, właśnie cały czas mamy obraz Solaris. Myślę, że w trzecim naszym wydaniu, bo to jest, przypomnę, druga tego typu książka, w 2014 roku powstał taki pierwszy podręcznik Wszechświat dla wszystkich. Chcieliśmy ten wszechświat udostępnić również osobom niewidomym, osobom, które nie mogą, tak jak my, spojrzeć
Ja pamiętam, pamiętasz, to taka anegdotka, to mam nadzieję, że Przemek Róć się nie obrazi na mnie, jako o tym opowiem, bo Przemek Róć niektóre rozdziały już przygotowywał, przysyłał mi do kolejnej pracy. No i oczywiście Przemek, który napisał kilkadziesiąt książek popularno-naukowych, przede wszystkim dotyczących kosmosu, ale nie tylko. No, wiadomo, że ten zmysł wzroku dla poznania, dla dotknięcia nieba jest niezwykle istotny. No i Przemek oczywiście na początku przyzwyczajony do tego, że odnosi się do tego zmysłu wzroku, no pisał, no jak można zobaczyć na wieczornym niebie, na przykład pisząc o fazach Księżyca, i musieliśmy niestety, na szczęście wejść w sposób percepcji osób niewidomych, które nie widzą. Nie możemy odnosić się do tego, co mogą zobaczyć. Wtedy pan profesor Mikołajski właśnie mówił o tym, że musimy odnosić się do innych zmysłów przede wszystkim, czyli do dotyku, do czucia, na przykład podczerwień osoby niewidome bez problemu odczują, czyli ciepło, więc do tych właśnie zmysłów się odnosimy też w tekście tej książki i proszę się nie zdziwić, że ona właśnie odnosi się do tego zmysłu, do tych innych zmysłów, a do zmysłu wzroku w najmniejszym stopniu. I to była właśnie ta nasza ciężka praca osób, które mają jeszcze sprawne oczy. Pan profesor Mikołajski mówi, że coraz słabiej. Mówi, że ledwo co do mnie dojechał i nie wie, czy wróci dzisiaj w nocy. Ale my do tego bardzo poważnie podeszliśmy i powstało dzieło. Również zapomniałem też podziękować Milenie Ratajczak, bo Milena Ratajczak tłumaczyła to dzieło nasze na język angielski. Dzięki tobie, Mileno, ta książka również trafia do wielu miejsc w Europie i na świecie, żeby pokazać po pierwsze, że my takie projekty robimy. Czyli mamy angielskojęzyczne wydanie. Mamy anglojęzyczne wydanie właśnie dzięki Milenie Ratajczak. I to wydanie angielskie już do wielu miejsc trafiło. Mamy jeszcze też kilka ostatnich egzemplarzy wersji anglojęzycznej, więc wydaje mi się, że w tym roku to chyba z wydawniczych projektów, chyba poza naszym reprintem dzieł Kopernika, to chyba największe wydawnictwo. Wyczerpanym zresztą już niestety. No, już nie ma w sklepie Urani, ostatnie egzemplarze zostały sprzedane. Ostatni jest. Ostatni egzemplarz, to rozpoczynamy, szanowni państwo, rozpoczynamy licytację. Dobrze. Jeszcze o tej książce dla niewidzialnym wszechświecie, dla słabowidzących i niewidomych. Jedna rzecz. Ja tutaj się znalazłem wśród autorów tej książki, może trochę dlatego, że zauważyłem, że współczesna astronomia, ta prawdziwa, badawcza, nauka, też już się nie odnosi do wzroku. To są liczby, które można komunikować w każdy inny sposób. My przecież wiemy o tym, że Pirks krąży wokół Solaris, nie widząc jej, tej planety, robiąc pomiary niekoniecznie w ogóle w zakresie optycznym. Przecież dzisiejszy wszechświat to jest wszechświat, którego nikt nie zobaczy. To jest wszechświat radiowy, to jest wszechświat rentgenowski, to jest wszechświat promieniowania gamma, czy wreszcie to jest wszechświat fal grawitacyjnych, czy neutrin. I tu jak gdyby te szanse naukowca i osoby niewidomej zrównują się. Miłośnicy astronomii ciągle patrzą przez te teleskopy optyczne, zachwycają się tymi obrazami, które można pokazać na ekranie przez kamerę, ale pamiętajmy, że dzisiejsza astronomia to są po prostu liczby. Pani Julito, obiecuję, będziemy mówić troszeczkę prościej, nie będziemy mówić aż tak bardzo skomplikowanie, ale z drugiej strony też mamy takie oczekiwania, żeby właśnie wyjaśniać te skomplikowane sprawy i zagadnienia, bo tutaj pani Julita pisze, że są niektóre rzeczy no, aż niedostępne. Będziemy starali się mówić prosto i zrozumiale. Mam nadzieję, że wszyscy nasi internauci to doskonale rozumieją. Przypominam, pokazujemy w tej chwili Solarisa. Ja za chwilę podejdę do tej kamery i już to na zakończenie. Cały czas mam jedną wątpliwość. Może powinniśmy to skonsultować z jakimś filologiem. Czy nazwa Solaris, czy powinna być odmieniana, czy nie? Mnie się wydaje, że raczej nie. No dobrze, to dzisiaj nie odmieniamy. Oglądamy Solaris, tak. Podchodzimy i będziemy pokazywać Solaris, a Pirksa?
Pirksa można, bo Pirks jest osobowo. Dobrze, no dobrze, to będziemy, to w takim razie będziemy... Pirksa nawet w tytule jest. Dokładnie. Pilota Pirksa. No właśnie. No, aha, jeszcze powinniśmy powiedzieć właśnie o Stanisławie Lemie, bo już niedługo tutaj w Truszczynach, dokładnie za tydzień, odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Technologii Kosmicznych. Jednym z punktów tego spotkania jest to, żeby zespół przez właściwe komisje sejmowe skierował do Sejmu wniosek o to, żeby przyszły rok był rokiem Stanisława Lema. W związku ze stuleciem jego urodzin. I chciałbym podziękować ze swojej strony, bo jakby ja przygotowałem projekt tej uchwały, ale dzięki doktorowi habilitowanemu Leszkowi Błaszkiewiczowi, który nas zainspirował, i panu profesorowi Mikołajewskiemu, który jest tutaj dzisiaj w Truszczynach, ta uchwała powstała i mam nadzieję, że Sejm jeszcze w tym roku podejmie tę uchwałę, żeby właśnie przyszły rok był rokiem Stanisława Lema. Wielki apel o projekty astronomiczne, literackie, naukowe, kulturalne związane ze Stanisławem Lemem. Ja się akurat bardzo ucieszyłem, że Pirks i Solaris zostały uwiecznione na niebie polskie. Stanisław Lem w pewnym sensie też mnie zainspirował do tego, żeby zostać astronomem. To było wiele dziesiąt lat temu i teraz nadeszła wiekopomna chwila i moje wielkie marzenie, że powiem publicznie wiersz. No właśnie, to jest ten czas. A pętuła niewdziosek w te bendy gruwaśne, w koć turmiela weprząchnie, kostrą bajtę spoczy. Oproszędły znimęci, wyświrleł wzroczy, a korośliwe porsacze do gremnie wyczkaśnie. Trzy samouszt wywiorstne, gręzacz tęci wzdyżmy, a pelajda sękliwa browajkę kuci. Greni małopoleśne, te przezławskie dryżmy, aż bamba się odmurczy i goła powróci. Proszę Państwa, 50 kilka lat temu, będąc w 8 klasie szkoły podstawowej, nauczyłem się tego wiersza, ciągle pamiętam. Jest to dzieło Elektrorybałta, pierwszego komputera skonstruowanego przez Trurla i Klapaucjusza w bajkach robotów, który pisał wiersze. I kiedy był niedoprogramowany jeszcze, to właśnie napisał taki pierwszy wiersz, a pętuła niewdziosek, arcydzieło absurdu i geniusz Stanisława Lema. Tak, słowotwórcze przede wszystkim, tak. Stanisław Lem, który jest autorem kilkudziesięciu genialnych utworów, to są powieści, opowiadania. Ja jestem osobiście fanem Solaris, żeby już nie odmieniać, bo zarówno samo dzieło Solaris, ale również film zrobił ogromne wrażenie, szczególnie ten film ze sobą niesie i tyle. A widzę, że jeszcze a propos księgarni, też jeszcze coś w tym pokazać. Tak, to są wierszyki, które razem z kolegą, kolega, ja piszę wierszyki, kolega ilustruje, mała Urania, być może niedługo będzie również program telewizyjny. Powiem ci nasz obrazek. Tak, w każdej Urani jest taka działka dla dzieci, czyli mała Urania, taki komiks, tworzony trochę na wzór Walentynowicza i Makuszyńskiego. Dzieci już śpią. Ale rodzice nie śpią. Rodzice nie śpią, więc jeżeli chcecie swoje dzieci zafascynować kosmosem, to polecamy właśnie małą Uranię, żebyście sobie ją przy okazji prenumerowania dużej Urani przeczytali i przekazali swoim dzieciom. Pokaż obrazki w środku. Obrazki przykładowe. Taki, tak. A propos Solaris, przypomniał, ja niedawno wróciłem do lektury i przeczytałem Solaris ponownie. To jest przepiękna książka o historii takiego żywego oceanu, który manipuluje astronautami, którzy na stacji mieszkają na tej gdzieś tam odległej, zagubionej na krańcach naszej galaktyki, czy może nawet gdzieś poza galaktyką, planecie Solaris właśnie, to planeta jest bohaterem ale i ocean na tej planecie. Ale Lemowi, geniusz Lema, ten słowotwórczy przed chwilą, mam nadzieję, Państwo docenili, geniusz Lema przede wszystkim ocenia się poprzez wynalazki, które on przewidział, jak telefon komórkowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz w Solaris mnie zupełnie zaskoczyła i jest kompletnie anachroniczna i Lem tego nie przewidział. Mianowicie
ostatnie kilkadziesiąt lat to jest przede wszystkim zmiana nośników pamięci. Od, powiedzmy, jeszcze od czasu Gutenberga mieliśmy druk, potem 100 lat pewnie więcej potrafimy nagrywać dźwięk na płyty gramofonowe, te czarne czy wcześniej na bębny. Kolejnym wynalazkiem były płyty CD i płyty wideo. Dzisiaj no, w takiej kostce pamięci możemy wszystkie filmy hollywoodzkie zmieścić. Natomiast na Solaris, cała ta załoga Solaris cały czas się posługuje zwyczajną biblioteką. Ma opasłe tomy, które z których bohaterowie wyjmują z półek, wyczytują jakieś stare wieści, te wszystkie książki gdzieś tam z ziemi trzeba było przenieść. A co się nie zmieściło w bibliotece, mają na mikrofilmach. Kto dzisiaj pamięta, co to są mikrofilmy? I co ciekawe, kiedy prowadzą eksperyment naukowy, bardzo szybki, te wyniki tego eksperymentu naukowego też są zapisywane na mikrofilmie, czyli ten rozwój nośników pamięci, który dzisiaj mamy przecież zupełnie niebywały i którym też zawdzięczamy dzisiejszą transmisję. No, przerósł nawet wyobraźnię samego Stanisława Lema. Ten mały, Filip, to powiększ w tej chwili ten mały obrazek, który mamy. Bo ja chciałem pokazać, no trochę chmur nam przyszło, takich delikatnych. Na tej kamerze, którą w tej chwili pokazywaliśmy, nie widać tych chmur, ale plan gwiazdy Solaris, ja w tej chwili nastawiłem tak, że mniej więcej widać ją po środku w tej chwili kadru. Co prawda ona jest tak słaba, że w tym układzie jej nie widać, ale ja w tej chwili podejdę do tej kamery i postaram się powiększyć ten obraz. Widzicie gwiazdozbiór delfina po prawej stronie, ten taki czworobok, równoległobok, trapez, tak? Nie, to jest trapez czy trapez? Trapez czy rąb? o co tam błyszczy? O, nawet coś tam błyszczy, coś leci, jakiś samolot. Ten układ. Rąb, no właśnie. Rąb i no, tam takie cyrusy weszły. Właśnie my tu gadu, światła nam świecą, a my nie widzimy tego, co się dzieje na niebie, więc ja w tej chwili powiększę ten obraz. Mam nadzieję, że się nam uda. Och, niestety chyba to tło nam będzie przeszkadzało w oglądaniu, bo ta gwiazda Solaris gdzieś tutaj, ona jak nie było tych cienkich chmur, to bez problemu można było ją dostrzec. No jest w tej chwili za te chmury, te cirrusy, które przyszły tutaj, niestety nam trochę przeszkadzają. Ja zresztą zaraz pokażę i Księżyc, który jest między chmurami, i Mars, który gdzieś tam schodzi. Dobrze, wróćmy do tego do obrazu z tego dużego teleskopu, bo on się przebija przez te chmury. Maciej, zobacz, nawet Vega gdzieś zniknęła nam, prawie zniknęła. No, coś no, niestety, pogoda... wilgoć jest ogromna. Wilgoć płynie na cała wszystko. Biblioteka, którą tutaj znieśliśmy, nam tutaj... Tak, będziemy musieli suszyć tak. To wszystko. Ale no, o dobrze. Bibliotece mam jeszcze jedno. To Maciej, usiądź, bo było widać tylną część twoich spodni. O bibliotece mam jeszcze jedną uwagę. Może ta pani, która protestowała, że mówię zbyt skomplikowanym językiem, na chwilę, że tak powiem, będzie cierpliwa. Mianowicie chciałem zaanonsować niezwykłe zupełnie wydarzenie. Wydarzenie, które rzeczywiście będzie dotyczyło pewnie profesorów, na pewno studentów, ambitnych uczniów, bardziej uzdolnionych uczniów, ambitnych miłośników astronomii. Mianowicie jeszcze we wrześniu wydawnictwo naukowe PWN, zresztą namówione przez redakcję Uranii, wydaje podręcznik astronomii pod tytułem Astronomia ogólna. Jest to nawiązanie do takiego tytułu kultowego podręcznika profesora Eugeniusza Rybki, które przez kilkadziesiąt lat właściwie było jedyną książką, z której można było poważnie uczyć się w języku polskim astronomii. Więc wydawnictwo naukowe PWN wydaje tłumaczenie książki wydawanej przez ostatnie 20 lat przez Springera, będące właściwie takim pokolenia już astronomów, w całym świecie się tego podręcznika uczą,
oryginalny tytuł to jest Fundamental Astronomy, po polsku Astronomia Ogólna. Jednym z tłumaczy jest również nasz kolega, redaktor Urani, Marek Wuciek. Serdecznie pozdrawiam. Wydanie tej książki stworzy moim zdaniem zupełnie nową kulturę astronomiczną w Polsce. Myślę, że wzrośnie ogromnie poziom uczestników Olimpiady Astronomicznej, a także później uczestników Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej naszej polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że pandemia pozwoli wrócić do tych wszystkich rozgrywek. Astronomię ogólną można już zamawiać w księgarni internetowej Urani, na portalu Urani, urania.edu.pl, tam zakładka sklep chyba. I natychmiast po premierze, mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu będziemy wysyłać tę książkę. Astronomia ogólna, kilkoro fińskich, o dziwo, autorów, napisana naukowym językiem, ale rzeczywiście zwracająca się do współczesnej astronomii, a więc na przynajmniej 2/3 tej książki to jest taka prawdziwa astrofizyka na ogólnym poziomie, ale to już nie jest astronomia starożytna, to jest naprawdę współczesna astronomia. Wszystkim polecam. Proszę Państwa, zachęcam do oglądania naszych programów Urani, czytania Urani, tych wszystkich książek tutaj, które prezentowaliśmy. Przypominam, jedną z nich jest książka specjalna Niewidzialny Wszechświat dla osób słabowidzących i niewidomych, pisana Braillem. Jeśli tylko macie Państwo kogoś, dla którego taka książka byłaby odpowiednia, czyli z odpowiednim zaświadczeniem, że jest to osoba niewidząca albo słabowidząca. Panie profesorze, ja wszystkie informacje, które muszą być spełnione, żeby otrzymać to wydawnictwo, zawsze przekazuje osobom zainteresowanym, więc jeżeli ktoś jest... Ale można też napisać do redakcji Urani, bo w Urani też mamy tych książek kilka egzemplarzy. Z naszych tutaj produkcji Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w redakcji Urani, oprócz Astronarium, chciałbym zachęcić również do oglądania, zaglądania na nasz kanał Urania TV. Zresztą te filmy też są dostępne na kanale Astronarium. Urania TV. Większość tych filmów to są produkcje też redakcji Astronarium, montowane przez Bogumiła Dajewskiego. I tam są w całości albo w prawie w całości rozmowy, które nie zmieściły się w naszym programie Astronarium. Gorąco zachęcam. Jeszcze jedna produkcja filmowa, która sprawiła nam szczególną satysfakcję, dostępna na kanale Astronarium, to jest Astronomia Niepodległa. Na stulecie... Wspaniała produkcja pokazująca naprawdę ośrodki astronomiczne w Polsce, które tworzyły się po odzyskaniu niepodległości, ale pokazujące też historię wcześniejszą i to, w jaki sposób współczesna polska nauka się rodziła w bólach, ale też odnosiła wtedy wielkie sukcesy. My zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania dzisiejszego, spotkania z planetą Pirx i gwiazdą Solaris. Solaris cały czas w kadrze, tutaj w środku pola widzenia na żywo pokazujemy tę gwiazdę, która świeci właśnie największym, najjaśniejszym blaskiem w środku kadru na żywo. Te cirrusy troszeczkę nam przeszkodziły w pokazywaniu nieba, bo no byśmy też pewnie przez tę kamerę tak zbliżali. Ale nie lało, tak jak było przez cały ostatni tydzień. Na jak szczęście, ma być jutro. Na szczęście nie lało. Dzisiaj piękna pogoda, chociaż te cirrusy nam przeszkodziły trochę w podglądaniu innych gwiazdozbiorów, ale tym spotkaniem nie kończymy jeszcze spotkań wirtualnych, póki jeszcze nie będzie siarczystego mrozu i będziemy mogli wytrzymać na tych siedzeniach w potrójnych spodniach, podwójnych kalesonach, to będziemy dla Was na pewno do końca października relacjonować to, co jest na niebie. Na pewno jeszcze we wrześniu spotkania z zaćmieniami Słońca, zarówno z Michałem Juszczakiewiczem, z którym zrealizowałem film Wyprawa na zaćmienie do Stanów w 2020
2017 roku. Ty już w piątek na naszym kanale, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie Nikolaus Copernicus Obserwatory, w niedzielę za tydzień spotkanie z Bogumiłem Radejewskim, prowadzącym oraz twórcą programu, współtwórcą programu Astronarium, opowiemy o naszej wyprawie na całkowite zaćmienie Słońca do Chile w 2019 roku. Mam nadzieję, że uda się znowu udostępnić na kanale Astronarium. Właśnie, też mam nadzieję, że będziemy na kanale Astronarium. Jeszcze we wrześniu spotkanie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i będziemy na żywo transmitować przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i podglądać to, co jest na niebie. Będziemy również spotykali się po to, żeby zobaczyć prawie wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym, bo w tej chwili, jeżeli ktoś ma czas, to przez całą noc poza Merkurem może oglądać wszystkie planety. Wszystkie planety. Właśnie Jowisz, patrz, Jowisz tam gdzieś tak. Nawet mocno nie trzeba zadzierać głowy. Dokładnie, wystarczy. Dokładnie, i nosa, bo Jowisz dość nisko i Saturn tam gdzieś się przewija przez te coraz gęstsze cirrusy. Mars tam. Tam jest widoczny tak Mars. Jest. Na lewo od Marsa w tej chwili Księżyc. Postaram się pokazać zaraz jeszcze, zanim skończymy naszą relację. I to jeszcze we wrześniu, wtedy właśnie podczas Nocy Planet, zanim zrobi się ciemno, spotkamy się z ekspertami od teleskopów, od lunet, od lornetek i od mikroskopów i opowiemy wam, jaki najlepiej sprzęt wybrać i w jakiej cenie, jaki ten sprzęt jest optymalny. Myślę, że to będzie też fajna pomoc dla rodziców, którzy będą pisali listy do świętego Mikołaja, żeby święty Mikołaj swoim pociechom tych rodziców przyniósł właściwe prezenty pod choinkę. I my będziemy starali się wraz z ekspertami doradzić wam, jakie teleskopy, jakie lornetki, jakie lunety lub mikroskopy wybrać. I to jest wrzesień, a w październiku spotkanie z planetą Mars, bo październik to planeta Mars i też zachęcam jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej, do tego, żeby za niewielkie naprawdę pieniążki tę książkę Planeta Mars profesora Hieronima Hurnika nabyć, czy w sklepie Urani Postępów Astronomii. Ta książka jest do nabycia, czy u nas bezpośrednio w Fundacji Nikolaus Copernicus. To są plany do października. Jeszcze pewnie spotkamy się, żeby tak sobie w ogóle na niebo popatrzeć przez nasze kamery, bo pewnie sporo obiektów będzie fajnych, widocznych. I liczymy też na to, że może jakaś kometa kolejna się jasna pojawi. Panie profesorze? Ja idę na chwilę do naszej kamery. Ja bym się obawiał, że na długo pozostanie ta kometa, którą uwieczniliśmy dzisiaj była premiera odcinku Astronarium, kometa New Eyes. I zachęcam do oglądania tego programu. Będą tam również zdjęcia z tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, czyli z Truszczyn. I pokaz defilującej komety na tle tej kopuły, na tle północnego horyzontu, kometa New Eyes. Dowiecie się również Państwo z tego filmu na kanale Astronarium. I chyba za 2 godziny gdzieś będzie też powtórka w telewizji TVP3 w paśmie ogólnopolskim. Dowiecie się też Państwo, co polscy naukowcy potrafili już przy pomocy 8-metrowego teleskopu Gemini. Z angielska mówią Gemini, ale przecież to jest nazwa łacińska. Gemini to Gemini. Ale Gemini, dobrze, to o Gemini za chwilę. A Filip, powiększ ten obrazek, który w tej chwili mamy. To jest właśnie wschodzący, no widzicie teraz z tej kamery widzicie doskonale, jakie chmury do nas przyszły. To nie jest żadna lampa, tylko to jest Księżyc tam na wysokości tych linii energetycznych. No i Mars, który jest widoczny w górnej części. Tutaj, panie profesorze, można podejrzeć, więc jaką mamy w tej chwili... Tym ekranem widzę go na żywo. Na żywo, ale może u was jest kiepska pogoda, więc dlatego pokazujemy... A kometę zapraszamy do programu Astronarium, na tymże kanale Astronarium. Dowiecie się Państwo, co polscy naukowcy już zdążyli dla tej komety niezwykłego zbadać, określić i czym
na ile to może określić przyszłość tej komisji? Będziecie Państwo kolejne programy. Niedługo będziemy opowiadali o przybyszach do naszego Układu Słonecznego spoza Układu Słonecznego. Ale to przyleciały jakieś ludki zielone? No, przyleciała rakieta Oumuamua i przyleciała kometa Borysow niedawno, które mają tak silnie hiperboliczne orbity, że na pewno przyleciały spoza Układu Słonecznego. To tak wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie z gwiazdą Solaris, z planetą Pyrrhix. Profesor Maciej Mikołajski, który siedzi tutaj obok mnie i pewnie jeszcze dzisiaj... Zimna się trzęsie, ale my pójdziemy, ogrzejemy się trochę przy kominku i wrócimy do tych teleskopów po to, żeby dzisiaj do rana tak naprawdę oglądać, no bo rzadko jest taka piękna pogoda, żeby można było... No, mam nadzieję, że te chmury się przegonią jakoś, chociaż z drugiej strony widzę, zachodni horyzont jest zasłonięty cały chmurami. Boję się, że zacznie padać. Jest bardzo wilgotno i ta wilgoć wchodzi w nasze wydawnictwa papierowe, więc musimy szybko zanieść się, żeby je osuszyć. Przypominam, dzisiejsze spotkanie nasze realizowane jest wspólnie z kanałem na YouTubie Astronarium. Dziękujemy bardzo kanałowi za to, że udostępnił nasze spotkanie, które powoli już dobiega końca. Przypominam, na żywo oglądamy w tej chwili Solaris przez tę cienką warstwę chmur. Filip, przełóżmy się jeszcze na drugi teleskop, bo może z tego drugiego teleskopu też będziemy mogli zobaczyć ten obraz Solaris. Jest on na drugim. O właśnie, jest jeszcze. No przebijamy się przez te cienkie warstwy chmur, które tutaj nad Truszczynami się pojawiły. Dziękuję wszystkim twórcom kanału Astronarium, panu profesorowi Mikołajskiemu, Bogumiłowi Radejewskiemu, doktorowi Krzysztofowi Czartowi, który prowadzi. Pozdrawiamy Iwonę Gus, która jest producentem programu Astronarium, i również Adama Tomka Stelmacha i Macieja Gudowskiego, który jest głosem, który jest narratorem, który prowadzi Was po tych wszystkich zakamarkach wszechświata właśnie w tym programie, bo to właśnie są te najciekawsze. Słuchajcie, ponad 100, który 103 czy 104 odcinek dzisiaj ma swoją premierę? Chyba 103. 103, ponad 100 oddzielnych filmów dotyczących kosmosu, badań kosmosu przez polskich, ale nie tylko astronomów. To coś naprawdę niesamowitego. I koniecznie subskrybujcie ten kanał. Dokładnie. Bo już niedługo będziemy mieli 100 tysięcy i srebrny klawisz. Dokładnie. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować teraz wszystkim tym, którzy wspierają nasze projekty Fundacji Nikolaus Kopernikus i Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach, bo dzięki wsparciu możemy realizować wiele działań, również pokazywać Wam te obrazy, które dzisiaj pokazywaliśmy, ale też te, które są w Astronarium. Przede wszystkim dziękuję Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programowi Społeczna Odpowiedzialność Nauki, bo w ramach tego programu zrealizowaliśmy m.in. filmy o Mikołaju Koperniku i realizujemy w tej chwili kolejny film o tajemnicach ekonomii Mikołaja Kopernika. Dziękuję. I z tego programu też jest realizowana Astronarium. Dokładnie. Z tego programu przez wiele lat realizowane jest Astronarium. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowemu Centrum Kultury za program Kultura w Sieci, bo m.in. dzisiejsze nasze spotkanie jest realizowane właśnie w ramach tego projektu. Pozdrawiamy zresztą i przedstawicieli Ministerstwa Nauki, pozdrawiamy dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pana profesora Rafała Wiśniewskiego. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy są i wspierają nas w Narodowym Instytucie Wolności w ramach dwóch programów, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i programu rozwoju organizacji obywatelskich, bo właśnie w ramach tego programu już niedługo tutaj pojawi się półmetrowy teleskop, przez który będziemy mogli jeszcze piękniejsze i ładniejsze obrazy Państwu pokazać. To jest mowa o średnicy. O średnicy, pół metra, bo teleskop będzie dużo dłuższy. Oczywiście wspierają nas samorządy, gmina Rybno i pan wójt Tomasz Grzynowski, który dzisiaj tutaj na chwilę pojawił się, ale nie chciał się pokazywać na wizji. Pozdrawiamy miasto Lubawa, bo tam już niedługo otwarcie piwnic zamkowych, w których był Mikołaj Kopernik. Powiat Działdowski wspiera nasze projekty, między innymi właśnie Noc Planet oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerami naszych działań, które realizujemy nie tylko w sieci, ale teraz przede wszystkim w sieci, są serial dokumentalny Astronarium. Brawo! Dziękujemy bardzo. Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
też ważna organizacja, najważniejsza skupiająca astronomów z całej Polski. Polskie Radio Olsztyn, Telewizja Polska i Telewizja Polska Olsztyn, pozdrawiamy media. Portale dla Was Info, to te portale udostępniają każdą z naszych relacji. Dziękuję bardzo wszystkim portalom z Działdowa, Nowego Miasta, Zakopanego, Olsztyna i prawie 50 innych miejsc w Polsce. Urania Postępy Astronomii. I pozdrawiamy też drugiego z wydawców po Urani Postępu. Właśnie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. To wszyscy, którzy teraz oglądają, mogą przeczytać, bo dokładnie to jest na pasku na dole. Mogą się zapisać, zachęcamy. I pozdrawiamy również twórców i partnerów Szlaku Kopernikowskiego, bo Truszczyny znajdują się na Szlaku Kopernikowskim. Powstałym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ten szlak biegnie od Elbląga poprzez Frombork, miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik jest pochowany, Braniewo, później Dobre Miasto, Pieniężno do Olsztyna, Olsztynka, Lubawy i właśnie tutaj Truszczyn na ziemi lubawską do powiatu działdowskiego. Pozdrawiam również miasto Działdowo. Dzisiaj piękna inscenizacja w Działdowie odzyskania niepodległości, bo Działdowo, nie wiem czy wiecie, to dopiero w tym roku jest stulecie odzyskania niepodległości przez Działdowo. Dwa lata po 1918 roku ziemia działdowska została przyłączona w wyniku Traktatu Wersalskiego do Polski, a my znajdujemy się właśnie w powiecie działdowskim. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Panu Profesorowi Maciejowi Mikołajskiemu. Dziękuję bardzo Panu Profesorowi Andrzejowi Niedzielskiemu za to, że opowiedział nam tę niesamowitą historię odkrycia planet, odkrywania planet pozasłonecznych i odkrycia również Kirksa wokół gwiazdy Solaris, którą w tej chwili tutaj widzicie, o, tutaj. Palec to jest Pirks, a ta kropka to jest Solaris. No właśnie, to jest właśnie Solaris, oglądacie w tej chwili na żywo Solaris i zapraszamy Was do śledzenia naszego Facebooka Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach i Fundacji Nikolaus Kopernikus oraz kanału Astronarium, bo tam najciekawsze informacje z kosmosu i informacje od Ziemian, którzy ten kosmos badają. No to dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne transmisje. Dziękujemy bardzo i dobranoc. Pozdrawiamy Was z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Pan profesor Maciej Mikołajewski. Dobranoc. I Robert Szaj. Dobranoc. Daj muzykę głośniej. Daj muzykę teraz do góry od razu.